Jej! Cześć, boss, cześć, Humiendy, witam serdecznie. To ja, późno, bo późno, ale jestem. No wiadomo, no, czasem są opóźnienia, ale jesteśmy, to najważniejsze, jest przyjemnie. Są święta, prawda? Mam nadzieję, że spędzacie je tak, jak lubicie, bo uważam, że to są zawsze najlepsze życzenia na wszystkie święta i na wszystkie okazje. Święta szczególnie, bo to jest taki specjalny czas, kiedy spotyka się z rodziną i tak dalej. Wiecie, nie każdy lubi te klimaty, dlatego ja zawsze wszystkim życzę. Spędzajcie święta tak, jak lubicie najbardziej. Z kim to by nie było, w jakiej formie by to nie było, każdy ma swoje ulubione rzeczy i niech po prostu one się w te święta wydarzają ludziom. Dzisiaj jedną z naszych ulubionych rzeczy na streamie jest kłamstwo. Więc będziemy dzisiaj kłamać w Among Us. Oczywiście, cześć Maćku, witam serdecznie. Dzisiaj będzie grany Among Us jak najbardziej. Wysypała mi się ta lampka, kurde, te panele z tyłu. Te białe, co tutaj. Czekajcie, tu. Nie wiem dlaczego coś się wysypało. Muszę ją dodać jeszcze raz do internetu. Do internetu. Rozłączyło się coś tam, jakiś kabelek, nie wiem o co chodzi, ale ogarniemy to oczywiście. Next time. Wojusty, witam serdecznie, ukłony. Wiem, że już ekipa Amongowa jest, już na Discordzie tam gadają i walczą ze sobą. Jesus fucking Christ. Walk on wjechał, Maciek. Widzisz, zadziałało. Zajebiste. A teraz jeszcze kamerka się przełączyła na... Ponieważ podniosłem rączki do góry, to ona myśli, że ja coś od niej chcę. Spokojnie. Spokojnie, będziesz potrzebna, to będziemy rozmawiać, tak? Bez nerwów. Pyk i jesteśmy git. Pozycja numer jeden. Co wojusty? A, też chcesz walk on sound? Nie ma żadnego problemu. Kochany, jeżeli oglądasz na telefonie, to prawdopodobnie gdzieś pod streamem, jakoś w ramach aplikacji powinna być jakaś tam zakładka, blerp. Gdzieś tam w okolicach tego, gdzie jest voice mod, gdzie można za te punkciki sobie odebrać pewne rzeczy. Na MacBooku, o, to doskonale, to najedź myszeczką na ekran i po prostu na ekranie powinna pojawić się gdzieś tu ikonka walk on inhumator, a nie walk in. Powinna być ikonka czegoś, co się nazywa blerp. Blerp, blerp. I tam w blerpie możesz po pierwsze kupować dźwięki, które pojawiają się na streamie. Po prostu kupujesz i ono się odtwarza. Maciek tutaj jest naprawdę mistrzem i DJ-em tego wszystkiego. Christopher Walken. Zaraz by ci zaczął tańczyć, nie? Natomiast tam też jest taka zakładka walk on, gdzie możesz... Znaczy inaczej, wybierasz sobie, szukasz na przykład jakichś dźwięków, nie? To mogą być memy. Cześć Adasiu, witam serdecznie. To mogą być memy, może być coś, co skojarzyłeś z internetu. Bardzo dużo jest wycinków też z YouTube'a, takie rzeczy. Więc jak już znajdziesz taki, który ci się podoba... o kurna, 10 przysiadów, no niemożliwe to jest. Dobrze, zrobimy zaraz. Jak znajdziesz taki, który ci się podoba... O, a to mi przypomniało Adaś bardzo słusznie, że pulsoida nie włączyłem. To wtedy obok tego dźwięku są taka ikonka stópek. No wiadomo, streamy, stópki, mógłby być jeszcze basen ewentualnie. Ale jeżeli znajdziesz taki, który ci się podoba, naciskasz na te stópki i to przychodzi do mnie jako zgłoszenie, że hej, chciał, że tam wojusty chciałby, żeby ten dźwięk odpalał się na przywitanie na streamie. FBI, open up! Dokładnie. Wojusty odpalił od razu FBI. Doskonale. I teraz jak najbardziej możesz też właśnie kliknąć w te stópki i zgłosić ten dźwięk jako ten, który chcesz, żeby był twoim jakby entrée na streamie. Dobry wieczór, Alien Dance, drożdżu. Emotional damage! Emotional damage! Doskonale. A, czy to jest twój walk on inhumator? Zajebiście. Doskonały. Doskonały. Także wybierajcie, zgłaszajcie. Ja po streamie zwykle przeglądam tą listę i tam patrzę, kto co sobie zażyczył. Wszystkie akceptuję oczywiście. No chyba, że będą jakieś hardkorowe, no to tam będziemy dyskutować. Ale myślę, że nie powinno być problemu. Dobra, zaraz wrócę na Monga. No ni! No ni!
Włączymy Amonga. Dzisiejszą przekąską dnia, to jest myślę ważne, jest, proszę państwa, bardzo ciekawe, bo nietypowy orzech, pewnie go znacie. Typowy, nietypowy. Zaraz się napijemy inhumator oczywiście. Proszę bardzo, to są pistacje, nie? Ale co jest w nich nietypowego? Pierwsza informacja, to są pistacje, które są już obrane. Nie trzeba dłubać, nie trzeba grzebać, nie trzeba sobie paluchów w tej soli maczać i tym kurzu takim pistacjowym typowo. A drugi plus jest taki, że one nie są solone w ogóle. Co oznacza, że zupełnie szczerze, jak spróbowałem tej pistacji, to mówię, czyli tak smakują pistacje. Tak smakują pistacje, bo faktycznie one mają bardzo dużo aromatów, bardzo takiego charakterystycznego smaku, który w lodach na przykład jest wyczuwalny, ale jeżeli one są solone i w tych łupinkach, no to gdzieś ten smak, wieszcie, no jest przygnieciony tą solą i to nie jest aż tak aromatyczne. A te, wow, naprawdę niesamowite, bardzo dobre orzeszki, pistacje, bez soli, zdrowo. I smacznie. Polecam serdecznie. Także gdybyście mieli okazję kupić sobie, to naprawdę fajna przekąska. Dobra. Dokładnie, bo tutaj drożdżu pisze do Humiennego, a to do mnie też jest bardzo dobra wiadomość. No, inhumator, bardzo przepraszam. Ty, to ja już mam 20 przysiadów do zrobienia, ej. Jezus Maria. Dobra, robimy. Słuchajcie ze muzy, nie? To jest akurat fajne, co? Jak działa? Dobra, technology. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Jak chcę tą kamerę utrzymać, nie? What is going on? Jak chcę ją utrzymać, to robię bardzo powolne przysiady. To był trzeci? Trzeci. One są trudniejsze dużo. Czwarty. Piąty. O, dokładnie. Lepsze na mięśnie. Dobrze, bo informator mówisz. Szósty. Cicho, kurwa. Siedem. Dobra, przyspieszmy to. Osiem. Okej. Dziewięć. Ej, czy w ogóle nie musimy gry dzisiaj włączyć? Dzisiaj jest śmiesznie. Dobra, 10 następne, tak? Patrzcie, co się dzieje. 130, kurde. Dobra, już Among za spokojnie, no muszę 10 przysiadów zrobić, już. Raz. Dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Sześć. O, zwariowała! Siedem. Osiem. Teraz nie widzicie, czy robię. Kurde, dawaj, ty. O. Dziewięć. I dziesięć. O. Jakie jeszcze raz? Jeszcze ci dwa zrobię. Te, co nie widziałeś. Proszę, jeden i dwa. Kurde, nie ma oszukiwania. O. Było tu, powiem wam, chłodno w tym studio, ale już się rozgrzałem. Już mi jest kurna gorąco. Jezus, będę tam dyszał ludziom na słuchawkach, no. No zrobiłem dwie, inhumator, ty zwariowałeś. Nie, ty myślisz, że mnie wkręcisz, tak? Już na początku zrobiłem pierwszą dziesiątkę, teraz drugą. Już bez przesady. Się człowiek za... No nie liczyłem do 20, bo to były dwie serie po 10, kurde. Co za ludzie. Dobra. Pyk. Włączamy grę. Nie no. Maciek, jaki dźwięk zabójstwa. Co za ludzie. Ty jesteście niemożliwi trolle, kurde.
Fuck me. Już nie będę tej kamerki robił. Koniec. Robimy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. O kurde, już mnie boli. Dziesięć. Noni! Noni! Inhumator chciał zrobić zbliżenie na moje krocze. Mogę się założyć, ale nie udało się. Może następnym razem. Zboczuchy. Okej. Okay. Czekajcie. Spocone noga teraz. O, jak to mryga. Patrzcie, coś się tam posypało z tym. Coś jest z tą kamerą? Nie bardzo, nie? Dziwne. O, taka fajna będzie piętka, patrzcie. Piętka. Kuka, kurde, wariaci, kurde moi. Dobra. Wejdziemy tu. Do tych świrów. Sprawdzimy kodzik na Amonga, może się od razu dołączę. I zaraz będę z nimi grał. Co grasz, kurde? Co ty teraz grasz? Dziękuję bardzo. Chorzy ludzie. To jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Na jakiej podstawie śmierdzę? Dwa fragi i sus movement. No. Śmierdzisz. Na jakiej podstawie ty wywnioskowałeś, że mam sus movement? Bo biegam tak samo szybko jak ty. Na podstawie złotej zasady 21. Przyszedłem na chwilę, a oni się już kłócą, nie? To jest klasyk. Among w pełni po prostu. Among na pełnej. To mogę ci dokładnie opowiedzieć, jakie taski zrobiłem. No ale to wiesz, to może stać się. Co śmiejmiśki słodziutkie. Nie wiem, co ci mam powiedzieć na to, że się dziwnie poruszałem. Ja się poruszam tak jak za każdym razem i ale ja teraz nagle wam teraz coś nie pasuje. Ale jakby to tylko warm bordera. Ach, ja gram musimy telefonie poczekać, teraz. Aż skończą. Fuck. Okej, okay. Wszystko jakby jest dla mnie teraz okej, okay, jak powiedziałeś. No, bo mi się rozdawało w laptopie bateria. To ty oskarżyłeś sus movement mój, czy warm bordera? Brożu, ty masz po prostu movement profesjonalisty. W życiu bym nie śmiał obrazić twojego movementu, albo powiedzieć, że sus. Żeśmy się tutaj nie zrozumieli. Ale ty po mnie, prostu. To wszystko. Ty mnie tutaj podszczypujesz. Zagłosuję pierwszy, bo widzę, że macie opory. Głosuję na gracza warm border. I niech się dzieje. Nie, to nie ja. Ja wam mówię, to nie ja. No, miły kolega chyba na wjeździe. Co? Mikrofon nie ten. Zdecydowanie to nie jest profesjonalny sprzęt. Gdzie jesteście w rozgrywce, że tak się wetknę? Końcóweczka, Wojtku. Dobrze, końcóweczka. Dobrze. Dajcie ja znać. Mamy sześcioosobowe lobby, także to jest kwestia. Oczywiście. Odpadła Natalcia, także to jest kwestia, wiesz, sekund. Nikt was na manowce nie wyprowadzi. To. Ani nikt nas nie obroni. Też prawda. Nie ma krystalicznego audio, no zdecydowanie nie. Napiszcie, kochani, napiszcie jak tam wasze święta, powiedzcie. Powiedzcie jak wasze święta, czy dobrze, miło je spędzacie, czy jesteście u rodzin, czy gdzie jesteście, czy jesteście w domku, chillujecie. Dajcie znać. Bo jestem ciekawy, jak wasze wrażenia. Może się coś zmieniło, na przykład. To samo, co rok do roku, może jakieś zmiany, może jest zawsze tak samo. Cześć Geralcik, witam serdecznie. O, możesz napisać, co tam u ciebie, jak tam święta. Wow. Jakie dał fory. Ja tylko się od razu powiem, że jakby czekamy, nie? Powoli do przodu, no i bardzo dobrze. Rizu. Tyle syrnika, czy tasiemca, to tasiemiec już nie wytrzymał i cały ten syrnik musiał wpierdzielić. Nie dał rady, no rozumiem. Nie, no rozumiem, znaczy różnie z tymi świętami, niektórzy ruszają wcześniej, wiadomo, zaczynają świętować już dzisiaj. No to w porządku. Jedziesz do rodziców na śniadanie, to jest klasyk. My też mamy tak, że zwykle jedliśmy śniadania właśnie w ten pierwszy dzień, to jest tak.
Ale tym razem robimy obiad, bo trochę logistycznie nam jest łatwiej. Więc normalnie sobie zjemy barszczyk u nas. Drożdżu, już gramy? Dobrze. Ja wychodzę z Rumina. Już się łączę, kochani. Czy już masz lobby zwolne, tak? Mam, no tak stwierdziłam, okej, ja kogoś... Wojciaszku, Ameryka, pamiętaj. Ja już jestem. Okej. Zdążyłeś mnie zabić, a ja byłam po twojej stronie. Bardzo miły Geralcik, odpalaj streamka i miłej gry życzę. Niech się tam dzieją rzeczy, nie? Subiki i followy nie wpadają. Why you have to be mad? Kuba jest zawsze mad. Kuba jest zawsze med, jak widzi map Polus. Aha, bo tutaj widzę, że te zrobiliście sobie... Kuba jest po prostu niewinna mordka, tak? Miły kolega, tak, widzę, ja że jestem złodzona przyszedł. Niewinnym ochroniarzem. Ja niestety, moja niewinna mordka została na konsoli, bo Switch nie obsługuje takich rzeczy jak migracja konta. Wiesz. Rozumiem. Technologia NASA, jeszcze nieznana w Japonii. Oczywiście. Kolega dostał przepustkę. Wyszedłem do was na chwilę. Jeżeli chodzi o koszyk, to u mnie nie święcony, ponieważ u nas nie ma osób religijno-pozytywnych. Jeżeli tak można to nazwać. Jesteśmy religijno-negatywni po prostu. Co po prostu? Nie, ja tu z czatem rozmawiam, wiesz? No, to pozdrów. Miłej gry, kochani. Pozdrawiam czat oczywiście. Ja też Adasia pozdrawiam. Też pozdrawiam. Miłej. No i tak, klasycznie na rozpoczęcie rozgrywki Wojt zostaje kurna dłubaczem. Sprząta zakrystię, pilnując się tej naszej nomenklatury. Kuba to coś tu robi niby? Ciekawe co robi. Mam nadzieję, że nie zabija mnie. Nie zabija mnie! Tak jak życie... A, dobra, pójdziemy tędy. Drożdżu i Kuba poszli. No dobrze, jak Kuba zginie zaraz i będzie trupem, to będziemy wiedzieć, że to prawdopodobnie Drożdżu. Dobra. Kurde. Światła to akurat, nie wiem, nie jest żadne zagrożenie. Gorzej będzie widać oczywiście, ale... Upper engine, dobra. Tak. Uszti. Kto to? Nie wiem, gdzie leżało ciało, ale jak wychodziłam ze storage i byłam na rogu do tego korytarza do świateł, to tam zapalił mi się przycisk zgłoś, report, i dlatego zgłaszam. Dobrze, ja tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, która może być istotna. Widziałem Drożdża i Kubę, którzy szli od nawigacji i poszli obaj w dół, a ja poszedłem na górę. To było wcześniej, dość wcześnie, tak, ja to prawda. Więc nie wiem czy Kuba jest zamieszany w tą sytuację. To było do paręnaście sekund temu przynajmniej. Upson teraz był w elektrykalu i zrobił światło, no ale jeżeli gościa mówi, że ciało było w storage'u, to mógł być on i mieć po prostu... Ja mogę powiedzieć też, że total ciała jest raczej czysta, bo widziałem, jak robi zadania. Okej. Dajcie mi się będzie wytłumaczyć. Z Wojtkiem byłem z Navigation, potem dołączył do nas Drożdżu, potem poszliśmy sobie w dół do Shieldsów, tam już tylko z Drożdżem. Ja robiłem, potem doszliśmy do storage'a. Drożdżu skierował się do kabelków w storage'u na górze, a ja poszedłem paliwko zrobić. No i potem poszedłem już do światła, do elektryka. Dokładnie tak, Wojusty. I co tego tak to mniej więcej wygląda. Okej. Okay. Więc ktoś mógł przejść z admina ewentualnie, albo z kafeterii. A to ciało jeszcze raz, Gosia, jakbyś powiedziała, gdzie było dokładnie? Jak wchodzisz ze storage'u w stronę korytarza do elektrykala, to tam na rogu mi się zapaliło report. A gdzie konkretnie było, to nie wiem, nie widziałam go. No ja jestem teraz w Upper Engine, bo ja jak z chłopaków spotkałem z nawigacji, to żeśmy się rozdzielili. Oni poszli do Shieldsów, ja do Weaponsów i przez kafeterię poszedłem do Upper Engine. A World Border gdzie był? Właśnie to chciałem zapytać. Ja szedłem od tego. Ja byłem pierwszy zrobić skana w Medbayu, później poszedłem do tego, do reaktora, zrobić te cyferki od 1 do 10 i szedłem do Electricala. Ktoś to potwierdza? Nie, bo byłem ja sam. Nie widziałem, no chyba tam nikogo nie było. Nie byłem na 6 ścieżki. Bo wszyscy poszli w prawą stronę, poszedłem w lewo. Lizu, czy ty 60 kilo to nie jest agresywne, tylko to jest anemiczne, bym powiedział raczej, co? Ja bym dał skip.
Jest jeszcze Natalcia. Ale Natalcia, ja widziałam, jak robi zadanie. Okay. W kafeterii na górze i czasowo się zgadzało. Liczyłam sekundy. O kurwa. Dobra, ja robię skipa. No to skipujmy bez sensu. No nie mamy tutaj ten, ale... To coś z nas jest podejrzany, no. Ale wyglądało, że jest okej. Chyba, że ma 1,40 m faktycznie. Jako troll, to chyba powinien mieć mało, nie, co? Ale... Nie, ale... O. To nie był mój głos, ale potwierdzam, że jesteś podejrzany, bo byłeś blisko tam, nie? To się dla mnie jesteś ale podejrzany. Ale to było wcześniej. Zdążymy to zrobić. Zdążymy. Pik. Teraz drugi ten, a tu jeszcze kabelki nieszczęsne. Okej. 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 Security. Pusto. Nic. Nic, kurde. No. Elektryk Kuba. Okej. Engine. Kubę mijaliśmy. Gdybyśmy tu znaleźli ciało, no to jakby... Miły kolega, okej. Natalcia, A tu nikogo, nie? Kurde. A do weaponsów, daleko. Uff. Oxygen. A, ktoś wiedział, że wszyscy są z lewej strony, cholera. Cholera. No, samemu zrobię, czy co? 7, 4, 5, 4, 9... Okej. Okej, Natalcia, już tu jestem, spokojniutko. Zrobione, mordeczko, nie przejmuj się. Dawajcie do weaponsów, Kuba. War Border. Gosia. Coś się tak kręcimy, mało ciał jest, co? Mhm. Ja już mam wszystko zrobione. I co? Bo olewa ma walię, dokładnie, Maciek, masz rację. One border, ja tutaj podejrzę sobie, co on robi, popatrzę, możemy się poruszać razem. O, kolega teraz, patrz, nawet już nie jest miły. Widzieliście to? Oxygen, okej. Ja idę górą. Mam nadzieję, że ktoś do admina poszedł. Okej. Adaś, no wiesz co, dopuściłem swoją playlistę, która się nazywa Mysterious, bo mi się podoba do Amonga wydaje mi się pasować, a tutaj jakoś tak chyba trochę randomowo to dopasowane są te utwory. No i co? No to Warmonger ewidentnie jest Security? Przed chwilą tam nikogo nie było, czyli w Security jest ktoś, kto przeewentował. Security Reaktor? Kto to mógł być? O! Okej. Okay. Kochani. Kto jest w Security? Nie jest to Natalia. Kto jest w Security? Ja, ale nic nie widziałam. Okej, okay, dobra. To musiałeś wcześniej jakoś. Dobrze, oczywiście. No, Natalcie wyrzuciło. Aż tak. A, nawet wyszła. Aż tak się obraziła. Dobrze, to tylko chcę powiedzieć, nie, gdzie było ciało. To. Ciało jest dokładnie na wyjściu z Electricala. Szedłem ze storage i je zobaczyłem. Natomiast, co ciekawe, byłem w adminie z Warmburgerem, gdzie zobaczyłem, że w security nagle pojawiła się Mortka od zera, nie? Ale teraz się zastanawiam, czy to oznacza, że ktoś się tam wentował, czy to oznacza, że wszedł do tego nie, no, jakby pomieszczenia? Znaczy, bo to jest tak, że jakby jak ty widzisz tylko postać, jeżeli jest w pokoju. Nie widzisz na korytarzu, czyli wcześniej nie było. Dobra, czyli jednego zniknie, a drugiego wejdzie, okej. Ale nie widziałem, żeby znikało. Nie widziałem, żeby znikało, więc ten ktoś wszedł aktywnie do security, czyli to pewnie byłaś ty gdzieś. Ja byłam w reaktorze wcześniej i tam robiłam tu durne zadanie na 5 minut. Ja byłem
I ja mam wszystkie... Runda była tak długo, że trudno, żebyśmy teraz sobie opowiadali, jakie taski, gdzie robiliśmy. No właśnie, no, to prawda. No. Ja tylko powiem, że mam zrobione... Pakiet Pro. Ja mam taski zrobione. I ej, teraz... mi zostały fiolki w Medbayu, w sensie teraz... No już reszta została. To idziemy, do Medbaya i po prostu dobra, asekurujemy cię i skipujemy teraz. Dziękuję. Idziemy wszyscy razem. No właśnie tak, Inhumator, to już tak, przez chwilę myślałem, że to to, ale jednak to dobrze mi powiedzieli. Roomboarder, dawaj. Sorry, bo mi panel padł. No, impostor walczy z głosowaniem, walczy. Nie, no działa. Ale to jest kilka spad od DDoS-a. Git. Oneburger, wycisz się, mordeczko. Nie może się wyciszyć, bo go wywali z gry. Niestety złe wyniki i po raz kolejny. Dobra, ja idę tu naprawię. 7-1-6-3-0. Okej, okay, spoko. Jesteście bezpieczni, mordeczki. Gosia, okej. Okay. No co, Gosiuniu? Czekasz, aż ci mignie ten? Czy miły kolega tam... No kurde, on zrobił to zadanie, czy nie? Bo jak nie zrobił, to jest sus. Przecież to miałoby być ostatnie zadanie, kurde, w grze. Aha, bo on czekał na tą minutę. Dobra, okej, 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 okej. Pewnie Gosia włączyła. Cholera jasna. Albo miły kolega. No ciekawe. Okej. 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 Kuba, Gosia. To mógł być miły kolega. Dopiero teraz przyszedł. No mu się to zbugowało? Z taskami? Właśnie, chyba jest bug z taskami. Ja mam trzecią, w sensie trzeci raz próbki robię, więc to jest cały czas to samo. Ja byłam ciekawe z kimś, ktoś mnie widział. Chodziliśmy ze sobą, kogoś... Gosiu, trochę. No właśnie, obawiałam się... Ja raz widziałem Gosię cię samą, pamiętam. Tak, ale za chodziliśmy ze sobą trochę. Ja mam tylko pytanie takie. Przepraszam, no trochę żeśmy chodzili ze sobą. Ja się trochę obawiam, że to może być dobry duch, ale to są tylko moje podejrzenia, podkreślam. No. Bo on się chodził ze mną cały czas, ale jakoś tak nie czułam się bezpiecznie, chociaż ja też próbowałam za nim chodzić. Nie wiem. Wojtek miał sam na sam ze mną w Medbayu i mógł mnie zabić. A może miał cooldowna jeszcze? Ja, może ty miałaś, Gosiu. No. Ale powiem no ja tak. Nie, ja mam wszystkie zadania zrobione. Ja też mam zrobione wszystkie, więc dlatego chodzę erratycznie, tłumacząc bezpośrednio z angielskiego po całej mapie i tam przypinam się do ludzi. Natomiast miły kolega mi był dla mnie troszeczkę sus ze względu na to, że robił te fiolki i chyba próbkami. Za trzy razy. Kuźwa, bardzo ale dziwne to było. Teraz mówię, słuchajcie, to jest całkowicie serio. Dwa razy odrzuciło mi te próbki i teraz leci trzeci. Ale jak ci odrzuciło? No bo jest napisane wybiera. Best result. No że masz wybrać jedną z nich. Czekajcie, kliknąć. Wybrać. W poprzedniej rundzie musisz... wszyscy powiedzieli, że wszyscy mają zrobione zadania, tylko nie ma miły kolega zrobionego, a jest do końca tyle, ile jednego zadania by brakowało, więc kolega musi być czysty. No ja mam więc, te fiolki cały czas tam, no mówię tam. Nie, miałam podejrzenie, no duch, ale to jest podejrzenia. No. Nie dobry duch, tylko mam wrażenie, Kuba. Że to on. Poczekaj, Wojtek, poczekaj, bo przed chwilą mówiłeś o Gosie, a teraz Kubę. I jeszcze ciebie nie zgłosiłam. Próbuję się ratować, zaraz będzie zaraz tak, sylwestrem. Ja, słuchajcie, przepraszam bardzo, duchu, ale ja głosuję na ciebie. Ja ufam Gosie w tej sytuacji. No to albo, kurwa, albo jedno, się albo mylić, drugie z ale nich to jest moje co? Podejrzenie. Miły kolego. Albo Gosia, albo Kuba. I no teraz... Ja czuję Gosię bardziej. Gosia jakby nie, tak nie lekko jest, naciska. Zrobione. Sorry, Wojtek. Kurde, i będzie zero, i Wojtek... To co, Gosia? Będzie... Ja nie, no przecież to Wojtek.
No oczywiście, Wojtek, że Wojtek. No jak? Jak Wojtek? Widzisz, będzie specjalnie zagłosował, żeby było po dwa. Na pewno to jest Wojtek, na stówę. Nie ma szans, nie ma szans. Teraz to już czuję. Ja jestem czysty. Teraz. Róbcie zadania, cwaniaki, i lepiej, żebyśmy skończyli tą grę. Jestem teraz pewna, że to Wojtek. Ja już mam wszystko zrobione, więc zostaję przy przycisku. Zostań ze mną, Kuba. A, 6 sekund? Okej, okej. Będę nie. Cukierko. O, nie cukierko. Ej, najstraj, Kuba, najstraj, bardzo ładna gra. Czy to był Kuba? Nie, zdążyłem zrobić taska. No, ale to Kuba, to zamykasz, musisz zamknąć drzwi, wiesz? Wtedy właśnie będziesz miał. Właśnie, się nauczyłem, wiesz? Tak. Czyli Kuba, kurde. Widzisz, mój kolego? Starałem się. Ale trzeba przyznać, że dobrze to rozegrałeś, Kuba, bo to było tak, że nie naciskałeś za mocno. Wiesz, co no chodzi? No nie, ja teraz... Byłeś wycofany. Ja trochę właśnie. Wiesz, teraz mówię taktykę. No. Inhumator napisał na czacie, że ty 100%, nie? A mi właśnie to twoje naciskanie po prostu zmyliło mnie. Że moje naciskanie? W sensie, że najpierw oskarżyłeś tego, mnie chyba, później Sebę i Kubę i w sumie wszystko. Nie, ja tylko powiedziałem, że... I bo ty powiedziałeś, że ty powiedziałaś, że może miałeś cooldown, to ja tak odpowiedziałem, że może ty miałaś cooldown, nie? Jakby to nie było takie bezpośrednie oskarżenie. Ja właśnie cholera liczyłem, że Wojtko, wyjebiemy, to by miał tylko jeszcze jednego killa potrzebnego. No ale no widzisz, miły kolega był po mojej stronie. Fajnie się to oglądało z boku. Taka niby mała interakcja, nie? W sensie to trwało króciutko, jedna rundka, dwie właściwie, no dość długie, ale fajnie, fajna dyskusja. Super. Jestem gotowy do następnej. Nawet podobał mi się meczyk. Kurde, już... To dopiero rozgrzewkowy. A, oczywiście. A jeszcze jedna osoba by się przydała, żeby było dwóch impostorów, nie? No, tak, nie, ile jest teraz osób? 7? 4-5 by się jeszcze przydało, szczerze. Zapraszam do gry. No tak. No i klasycznie. Weapons, O2, Shieldsy, no to zrobimy klasyczną trasę. Kuba, widzę, że jest przy tym, strzela. We can't understand. Doskonały jest ten memix. A, Drożdżu ładnie wyłączył, okej. Okay. Czyli Drożdżu i Kuba wydają się czyści. Bo bardzo skrupulatnie wydawali się robić zadania, chociaż Kuba mógł tam stać, wiecie. A kto to zginął? Okej. Okay. Kto to był? Dobrze, zgłosił, dobra. No nie, no to mów, bo to w zasadzie ten... Ty widziałeś więcej na pewno. Duch był w okolicy chyba. Ja? Jak to? Gdzie było ciało przede wszystkim? No. Ale możemy od początku zacząć dla wszystkich, bo jest coś jakieś śmiechy. No dobra, no to zacznę. Byliśmy z Notarią po prawej stronie w nawigacji i tam... Poczekaj. Tylko najpierw dobry duch i Gosia, gdzie jesteście? Ja jestem w byłam Shieldsach. W Upper Engine i tam przy zejściu z Upper Engine jestem na dół. Jeszcze nie weszłam do korytarza, ale jestem na górze. Ja jestem po prawej stronie, byłem w Weaponsach i zdownloadowałem dane. Widziałem tam Kupsona, który strzelał do tych... Też potwierdzam, że po prawej był dobry duch, bo go mijaliśmy, Natalia. I on szedł w dół, bo poszedłem do O2 jeszcze, gdzie Drożdżu wychodził, bo O2 uratował ten, więc wychodził do nawigacji, a ja wszedłem do O2, spuściłem liście na dół i poszedłem do Shieldsów. Teraz jestem, żeby zrobić ten Shieldsowe zadanie. No to by się zgadzało. A kto Natalcia i Drożdżu przed wami szedł jeszcze z Weaponsów do kafeterii? Bo tam widziałem chyba, że was było trzech, czy nie? Czy dwóch? Mijaliśmy u góry na kafeterii kolegę. Tak. I ktoś odchodził. To ciało padało w zasadzie, Natalia, więc ja nie wiem, czy my nie... Tylko, że to był shapeshifter, bo to był Kuba. Kuba zabił... No to nie. Było widać, to mnie mijaliście. A skąd masz pewność? Ja nie wiem, ja szczerze powiedziawszy nie widziałem Kuby. Ja widziałam. Gdzie Kuba widziałaś? To Kuba zabijał. A Kuba no to... był na tym teraz. Gdzie? Ale to się mijaliście mi przecież Drożdżu wcześniej, Kuba, przed sekundą. Najpierw, a nie mógł się zmentować na przykład jakoś? Widzieli Kubę nagle, który zabijał? Nie, Gosia. Nie. A Kuba nie stoi na uploadzie w opłacie? Stałem przed chwilą, to prawda. A, dobra. No to wiemy, więc... wszystko, wiemy, że Gosia. Czyli Gosia albo no jak to Upper Engine było? Ale
I jeszcze, ale kolega jeszcze jest. Ja nie. Ale nie, kolega nie. Kolega nie, kolega nie. On robi zadanie. A, no to Gosia. No to Gosia. Ja idę do reaktora. Przecież ja to już Gosia. No. Ja jestem możliwy, Gosia, jeszcze żadnego zadania jeszcze. Ale dobry duch szedł w dół. No bo idę do reaktora. Kto mówi, że dobry duch? Bo dobry duch szedł w dół, wiecie? Ja jestem na Shieldsach, no. No, on szedł z weaponsów w dół. Więc to raczej on nie jest. O, dwie osoby. Proszę, proszę. Pewnie miły kolega. No. Wygraliśmy to? Ja zagłosowałem na Kubę, ale... Wygraliśmy to! Kurde! Wow! Ja się z Kubem miałam taki wyspany plan. Chciałam, żeby ktoś zobaczył, aby niestety spotkać się Kubą w Czechy. Ale Shifter kurde, mało graczy. Zabiłam go na oczach po prostu Natalii i ten... Wow. Ale Gosia, tak zawsze Shifter, a tutaj zobacz. No. Pakuję. Zobaczyli Kubę. Sebastian! No. Ale ty mówiłeś, że to ja byłem, tak? Też tak myślę, Maciek. Nie, powiedziałem, że na ciebie zagłosowałem, bo powiedziałeś, że zagłosowałem na Wojtka. Ja zagłosowałem na ciebie. Wiecie, o co chodzi. Że ja się wychyliłam tam w tych łeponsach do góry, to tak, bym tak. Nie wiedziałabym, że to jest Kuba. Ja w zasadzie tam nie skręciłem. Szkoda, kurczę. Ja zobaczyłam tylko taki cień, wiecie, to takie kółeczko, co jest pod wami i tak, ktoś tam stoi, nie? Tak, a to Kuba, dobra. I ta sama sytuacja była później w kafeterii, że widzę ten cień, tak, a co tam stoi, a to kolega, nie? Już się cieszyłam. No to miły gry, kochani. Bawię się intonacją. A tak naprawdę za każdym razem jestem crewmate'em. Czy to nie jest geniusz zła? Geniusz kłamstwa? No. Dobra, Kuba robi download. No wygląda jakby robił download, no. Tamten Assassin's Creed, kurde, drożdżu przyszedł. Na dzisiejsze myszka? Admin, nie, elektryka zrobimy. O, akurat fixa zrobimy. Okej. Power engine to będzie. Ups. What the fuck? Gdzie? To ja najpierw zapytam o pozycję. Dobry duchu, gdzie jesteś? Ależ jestem w elektrykalu. Naprawiłem przed sekundką światełko i teraz mam dwa zadania na górze. Dobra. Natalcia. Ja jestem w adminie. Robię kartę. Kolega? Navigacją. Wcześniej byłem w O2, weaponsy, kafeteria i admin. Byłem w adminie i teraz byłem akurat naprawić światło. Był tam duch, zrobił przede mną tak. I robiłem taski obok ducha. No i Kuba został. Ja byłem w reaktorze. Właśnie czekałem na moją kolej. A gdzie ciało było? No to ciało było na wejściu, na wyjściu ze storage'a, tym w stronę komunikacji Shieldsów. Okej. Okay. Czyli tym prawym storage'a. I najlepsze jest to, że Kuba, mi się widzieliśmy w komunikacji, nie? W sensie ty wbiegłeś i wybiegłeś. Ja to zrobiłem download, a ty poszedłeś robić śmieci, dobrze mi się wydaje? Mhm, dokładnie, bo ja spojrzałem tylko, że nikogo nie ma i poszedłem dalej w dół, a potem do reaktora. A ja normalnie na piksel tylko widziałem, że ktoś tam jest i chciałem się powiedzieć, że to ty. No i poszedłem też zrobić te śmieci i poszedłem w górę do admina i tam ciało leży. Mm-hmm. Więc ono jest naprawdę świeże i ktoś tu kłamie. Moim zdaniem mamy dwóch podejrzanych. To co mówisz, to może być rzeczywiście Kuba albo Drożdżu, dlatego że Gosię widziałem gdzieś tam w połowie tej rundy w O2. Więc ona musiała tam rzeczywiście wybiec, a z tego, ja co podaliście... Ja bym odprawiał kogoś raczej od prawej strony. Poczekaj, daj mi skończyć. Z tego, co podaliście wszyscy swoje pozycje, no to rzeczywiście jest albo opcja, którą przedstawił przed chwilą Drożdżu, albo self.
Ja, jaką opcję powiedziałem? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że musimy to rzeczywiście zrobić, wiesz? Zrobimy taki luźniejszy stream któregoś dnia z oglądaniem śmiesznych filmików z internetu i możemy dorzucić do tego punkt programów właśnie w postaci tego. Nie, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest, to tak na pewno. Więc ja byłbym za. Ale z drugiej strony, skoro ty szedłeś od lewej tym korytarzem od storage'a w prawo, no to musi być świeże. Jest po prawej stronie mapy w tym momencie. No i to jest w nawigacji, który jest, ale on szedł od góry ponoć. Ja jestem w nawigacji i szedłem od góry, tak. Ale to ciało musi być świeże, bo ja wychodzę z mina. Czy nie? A kto w adminie był ostatnio? Ja. Natalia, bo mówiła, że kartę robi, nie? Słuchajcie, 9 sekund. Dobra, mam. Ja skipuję. Wychuje. Natalia też tak zagłosowała. Ja skipnąłem. Pewnie Gośka na mnie zagłosowała. Ja na ciebie głosowałem. Nie. Tak właśnie myślałem. Jest Natalcia i Warmburger. Warmburger. Jeżeli on zginie teraz, na przykład będzie martwy. Nie. Ale Natalcia. A, poszła. Okej. Okay. Ale z drożdżu. Okej. Okay. Admin Upper Engine. No dobrze, no jakoś tam. A, tylko jeszcze będziemy musieli chodzić z tą. Z tym kanistrem. Oho. O! Drożdżu tam się kręcił. Gdzieś ciało jest? Ja byłem w adminie, tak. I biegnę do elektrykala. Ciało jest pomiędzy, na wyjściu z storage'a, na tym korytarzu do elektrykala. Drożdżu tam przybył szefie. Tak, ale ja przebiegłem duchem. Co? Więc pytałem, kogo widzieliście w tamtej okolicy. To nie było miłe, przecież dobry duchu. Przyszedłem do was, przyszedłem do was do elektryka i zostawiliśmy tam Szymuleskiego i razem biegliśmy. Gdzie razem biegliśmy? No przecież biegliśmy razem z elektrykala przez storage do admina, gdzie zrobiłeś upload. Przecież ja też byłem w tym adminie, biegliśmy razem, Wojtek. Okej, okay, musiałbym tutaj stream cofnąć. A gdzie teraz jest? Żeby potwierdzić tę informację. Wojtek nie jest w adminie. 5 sekund temu widziałem was w adminie. Tak. I tam stamtąd wybiegł miły kolega i dla mnie to jest albo Kuba, albo miły kolega. Bo... Oh, wow. Kurde, gdzie ponownie, i to ponownie drożdża. Ja ustawiałbym bardziej drożdża. No ja też nie chcę to... Potem co powiedział. Kuba jesteś ty. I po czym Wojtek nie potwierdza. Ty się ja obecnie byłem... Inaczej, w skupisku w adminie nie było tylko Kuby, bo był kolega z Natalcią i oni robili upload, chyba przynajmniej stali przy tym panelu i my z Wojtkiem dobiegliśmy do panelu. No, ale i nie było tylko w nawigacji miałem download, a w adminie miałem upload, skończyłem i leciałem do elektrykala. Mam jeszcze zadanie w elektrykalu i w medbay. No ale... Dzięki za inwestycję. Dobrze, Kuba, jeszcze raz Kuba, powiedz, gdzie ty jesteś. Ja mogę powiedzieć, że to nie zrobi dobry duch, bo... co? Kuba, gdzie ty jesteś? Ja jestem obecnie w Upper Engine. Upper Engine, Ładnie tak. Okay. Znaczy, dla mnie rzeczywiście jest to, co mówisz, Drożdżu, że Kuby jako jedynego nie było w adminie. Czyli ty biegałeś... Natalcia, ty biegałaś z kolegą? Czy nie, tak po prostu się tylko spotkaliście? Ja Natalcię widziałem w adminie. Tak. Nikt ze mną nie był, bo ja biegłem do skończyć to zadanie w nawigacji z poprzedniej rundy i wróciłem do admina. Ja wcześniej też byłem w adminie z Sebastianem i z Natalcią. No ale mówimy o tym adminie, no właśnie. Kiedy wcześniej? No tylko, że teraz dobra, ja chciałem głosować na drożdża, ale zagłosuję na ciebie, Kuba. Przepraszam, jeszcze i ten. Takie jedno pytanie. Ale przecież historia drożdża i Wojtka się nie pokrywała. Wojtek mówi, że nie widział drożdża.
Nie, nie, widziałem, widziałem. Kuba. Jednak? A jedną widziałeś. A może w takim razie to jak dobry duch. Wojtek sobie cofnął z tyłu. Ja powiedziałem, że dobry duch to nie był. Bo przy mnie razem z... Znaczy one czy nie? No uwaga. Sprawdźmy to. Jest. Dobrze. Udało. Dobrze. Bro. Ścipski dzieciaki. Gdyby nie by, to wszystko by się udało. Wow. Nice. Starałem się. Dobre zagranie, dobre zagranie. Zdecydowanie. Dobre zagranie. A gościu ciebie zabił, co? Szybko jakoś? Chyba najgorsze to było... Gosia? Gosia? Nie, nie, nie. Gosia był... pierwszego zabiłem. Gosia. Kogo zabiłeś? Gosia chyba. Gosia chyba tak, na... i jeszcze w okolicy był drogi, przybrany tam... za kolegę. Chyba, tak? Tak, to prawda. O, nice. Ty śmieciu. Liczyłem nice. Że to kolega cały czas i zrobił to tak szybko. To jest nielegalne. Musiałem, bo to był pierwszy kill, więc on był i tak zbyt za późno był w grze. Are you an insane? Are you an insane? Ale dzisiaj mam ewidentnie szczęście do bycia impostorem w ogóle. Miłej gry, kochani. No nie mamy szczęścia do bycia impostorem my, niestety, na streamie. Ale no cóż, ja już jestem przyzwyczajony. Po prostu oni widzą mojego nika i mówią, no nie, no ten ziomek po prostu nie umie kłamać, nie? Postawmy go w pozycji, w której jest jak najbardziej legitnym ziomeczkiem. Admin, oj, kogoś minąłem, ale nie widziałem nawet. Komsy, a to te śliście spuścimy na dół. Mhm. Admin, kartą sobie poruszymy. Z drożdżu patrzy na admińskie te... O, ma czas na takie rzeczy? Kuba przyszedł zrobić kartę. No, wygląda na legitnego. Natalcia. A zobaczmy tu, czy kogoś nie zostawiła po sobie. Chyba jest czysto. Uuu! Pytanie mam do Gosi. No. Byłeś ze mną na początku. Teraz? A, no. Od dołu do upper engine i tam zrobiłam to takie, że lewą gałką się przekręca, żeby połączył się obwód. Zrobiłaś już, czy robisz dopiero? Zrobiłam. I teraz szłam na prawo, bo w kafeterii mam jeszcze weapon z zadania. Ciało znalazłem, biegłem z kafeterii. Poczekaj, Kuba. Ciało znalazłem, biegnąc z kafeterii, właśnie w upper engine. W sensie przebiegłaś, nie widziałem, czy zabijasz, czy nie, ale byłaś tam. W sensie tam, gdzie, tam, gdzie biegłem, w upper engine. Bezpośrednio tam, gdzie byłaś ty. No nie byłam to ja. Nie masz szans, żebyś nie zobaczyła tego wiedzieć? Ciała. Mi to serio? Śmierć jak self, serio go nie ale zobaczyłam, mam pieniądze drożdża jeszcze. Bo ja podeszłam, poczekajcie, ja podeszłam na górę i po prostu miałam to zadanie. I w momencie, jak przekręciłam lewą gałką, no to ciało zostało znalezione. Ale to nie było ciało w takim... Właśnie ciało było w nie? Gosia, ale w którym miejscu w upper engine? Upper engine, dolny, lewy róg. Ja też biegam często no z włączoną mapą. Przy samym wejściu do upper engine. No nie mogłam go nie zauważyć, to jest możliwe, albo jest to surf, ale to nie byłam ja. Dobra, okay, Droszu, ja mam na ciebie pytanie. Naprawiłem światło i na górze chyba go nie zadasz. Dobrze, no właśnie, staram się. Powiedz mi, czy ty byłeś wcześniej w Navigation, a potem w Adminie? Czy to... Tak, poszedłem do nawigacji, tam miałem dwa taski i przez weaponsy do Admina. Dobra, bo mi się po prostu wydawało, że był shapeshifter drożdża, ale to w takim razie to się pokrywa jednak. Bo nagle... Ktoś z was wcześniej był w okolicach upper engine'a? Nie, ja nie. Reaktor. No nikt się nie przyjmie ja teraz tomcach. Przecież. Ja podejrzewam selfa, bo to nie byłam ja. No róbcie co chcecie, możecie mnie zabić. Gosia, widziałaś skąd biegłem? Nie, znaczy, dobra, nie to jest, no głupie to pytanie, jeżeli to jest... Jeżeli to jest ja biegam to często z otwartą mapą też. Kurde, ja czuję ja skipuję, ale ja czuję... Na Sebastiana daję, też czuję Sebastiana, ale mogę się mylić.
No kurwa, goście, no. Że nie byliście ciała. Ale to nie ja. Nie będę zgłaszał ciała w takim razie. Podałem wam konkretne info, że biegnę z kafeterii i w sensie gościa wybiega z miejsca, w którym jest ciało. Bez sensu. Dobra, nie wezmę. Oj. Dobra, czyli Seba, co? Musi być Seba. Oni byli jedyni w tamtym miejscu, nie? Mógł wykorzystać to, że Gosia patrzy na ekran tego naprawiania Upper Engine i pyknąć. Do komsów. No dobra, idziemy. Naprawimy te komsy, oczywiście. O! Oczywiście. Oczywiście. Nice. No ale tak, to było spodziewane. Więc tak. No nie! Kto jest z was teraz w Lower? Gdzieś tam po prawicy co najmniej. Ja byłem wcześniej w Lower Engine, zrobiłem tam takie nakierowanie linii i miałem drożdża, a potem przyszedłem do storage'a. Co? To kolega. No, to ja jestem w Navigation. Jesteś kolega? No, jestem w Navigation. Wcześniej o dwa łeponcy kafeteria. W Navigation, no. What the duck, patrzcie, kurde. Gdzie nie było? Nice. Bo... Piękna. Razem z dobrym duchem naprawili się komsy. Jestem w Navigation. Drożdż rozpędził całe komsy w reaktorze. Kuba był po lewej stronie. Mógł do nawigacji przeskoczyć, bo... Too far! God! Ja całe komsy przesiedziałam w adminie. No i... Ciało pewnie było na komsach. Nie tak piękne jak ja. Dzięki, Lizo. Dzięki. Specjalnie czekałam, bo ja mapę zobaczyłam. Po prostu zapamiętam. Nie wygrasz, kolego, nie wygrasz. I ta wcześniejsza, końcówka wcześniejszej rundy, jak on powiedział, że już nam nie będzie ten, to też było strasznie sas. Mhm. Ale dobra, nie, w sensie tego już nie tłumaczę, ale to naprawdę było tak, że Gosia, w sensie to był idealny moment, bo Gosia przybiegała koło tego ciała i go kurwa nie zauważyła. W ogóle. Gosia przybiegła po ciele normalnie. Dosłownie po ciele. No. A dla ciebie to była okazja już do wszystko tego, wiadomo, Gosiu. Wrąbać. Idealna. No. Kuba, to bardziej było tak, że ty po tym, że oskarżyłem cię w poprzedniej rundzie, to ty musiałeś powiedzieć, że to było bardzo coś takiego. Sebastian, nie, to było na podstawie tego, że jakby uwierzyłem gościu, że zrobiła tam miałam przetanko dobre przeczucie. I nie widziała ekranu. Raz miałam dobre. No. Był jakiś personalny uraz Sebastian. No mówi się trudno, no. Próbowałem. Ale no impostorowi ciężko jest to. Ciężko impostorowi. Teraz jest tak, no, dlatego rzeczywiście przydałaby się jeszcze jedna osoba. No, chyba żeby... Może Inhumator się nas ogląda. No nie. Inhumator się boi grać w tę grę. On nie ma psychę do tego. Ja to rozumiem, ja to szanuję. Ja też to rozumiem. Także ja spytam, czy ktoś chce zagrać może. Ja rozumiem, że ktoś może nie mieć psychy do LOL-a, ale... O, LOL, daj spokój. W porównaniu? W sensie to nerwują mnie ludzie. Amonk ryje. Ale Amonk jest gorszy. No. Miły gry, kochani. Oczywiście, do czego można było się spodziewać, nie? Elektryka, O2, dobra, pójdziemy do admina. One border, coś tak stał dziwnie, nie? Może patrzę na mapę. Mhm. Natalcia patrzy na admin. Ja zrobię shieldsy. Bo chciałbym sobie odciąć już kawałek mapy, nie? A to jest jedyne... O, to jest, nie, jeszcze O2, to pójdziemy to O2 zrobić. Pyk, 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 drożdżu, witam. Mhm, okej. I wyrzucimy te śmietki. Ja oczywiście, no, światłami to się zupełnie nie przejmuję. Był drożdżu, pewnie też poszedł to zrobić. I teraz jest tak, elektrykal. A naprawimy jeszcze.
Gdzie było ciało? Tak. A pierw powiem, gdzie byłem i gdzie zacząłem. I gdzie wy byliście? Ja byłem w adminie na karcie, jak zgasło światło, to poszedłem robić, je naprawić. I tam gdzieś w okolicy, bo nie naprawiłem, bo był report, w sensie dostępny, więc kliknę, więc ciało jest gdzieś na początku electricala. Ja chciałem tylko powiedzieć, że robiłem zadanka w O2 i w Navigation i jak zrobiłem zadania z Navigation... To się potwierdzało, bo na karcie widziałem, ktoś tam do ciebie nawet doszedł, chyba dwie osoby były. No właśnie, poczekaj, bo chciałem coś powiedzieć, bo wychodząc z Navigation, było rzeczywiście ciemno i tam biegła jakaś postać, tylko nie jestem w stanie powiedzieć, bo skiny macie podobne kolorystyczne, ja drożdżu albo Kuba, ale potem wbiegłem do tej nawigacji i tam ciebie już nie było. Ja tam wbiegłem po zrobieniu liści na O2, tak po prostu kontrolnie i poszedłem na dół na Shieldce i tam chyba szedłem. Bo z mojej perspektywy wyglądało tak, jakbyś się zwentował, bo wróciłem do nawigacji dosłownie po 2 sekundach. Jak ciebie oskarżyłem. Tak, pamiętam, 21% szans, dlatego tylko zwracam uwagę, że to mógł być went. Kwestia tego, tak że było trochę ciemno, wyglądało. Z Wojtkiem później poszliśmy na śmieci na dół i dalej już siebie nie widziałem. Bo ja poszedłem do elektrykala i jestem teraz, jakby wchodzę do niego. Wchodzę do niego dopiero, więc prawdopodobnie ty jesteś wyżej. Ja z duchem, we dwóch jesteśmy. Bo cię widziałam. Prawda, Wojtek? A to ja cię nie widziałem, Gosiu. Ja cię widziałam, jak w momencie, jak ze storage zaczęliśmy wchodzić w korytarz i też jestem na wejściu do elektrykala teraz. Okej, może tak było? Nie mówię, że nie. No to pozostaje nam na Talcie w takim razie. Bo nawet nie wiadomo, gdzie była. Natalcia, gdzie byłaś? Jestem obecnie w kafeterii strona Perenżań. Na wejściu do kafeterii strona Perenżań. Okej, no może. Czyli tak naprawdę miałabyś realną szansę, żeby się zwentować do z elektryka do Medbaya i potem być tam. Raczej tylko poszlaka. Ja skipuję, bo nie mamy żadnego dowodu, ani też nikt nie ma jakichś zbieżnych... Co tam wcinasz, Wojtek? Mówiłem na streamie, jem pistacje, niesolone i już obrane. Dobra. To już wiem. Bardzo dobre. U mnie orzechy nerkowca top. No, nerkowce bardzo przyjemne, oczywiście. A, zapomniałem, że gra trwa już. Natalcia. Ja muszę tu wejść w elektrykalu. Gosia, Kuba. Okej, Gosia jeszcze wróciła, Drożdżu jeszcze wrócił. No ale tam jest trójka, no to... O, mił kolega, no proszę. Jeszcze jedno zadanko. Drożdżu się tak zatrzymał, nie? I jakby się cofnął. Dziwnie, jak mnie zobaczył. Miły kolega. Ja mam takie pytanko, bo wydaje mi się, że Shapeshifter właśnie przed chwilą zamienił się w swoją realną postać. Gosia, gdzie byłaś? Nie podejrzewam cię, jak coś, tylko gdzie byłaś, powiedz. Ale nawigacji minęłam się z Natalcią. No to Sebastian w takim razie się pod Shapeshifterował w ciebie i był w okolicy Electricala. Pierdolisz chłopaka głupoty, niestety. Tak myślałam, że to on. No, ja widziałem w Electricalu, widziałem Gosię. Drożdżu, ba, minęliśmy się przed chwilą w Avengers. Miałam podejrzenia, że to jest Seba, bo powiedział w poprzedniej rundzie, że ktoś szedł na dół, a było ciemno i jak było ciemno, to nie mógł tego zobaczyć. Znaczy, nie powiedziałem, że ktoś szedł na dół. Powiedziałem, Gosiu? Że mi się wydawało, znaczy, tak, że ktoś szedł do Venta. No. Kuba, nie przejmuj show, bo to, co powiedziałeś, ty się oskarżasz mnie, ale to nie byłem ja. Ja zgłosiłem emergency, więc... Nie. No tak, ale już powiedziałeś... Gosia, a byłaś w Electricalu, czy nie? Przed chwilą. Nie, teraz byłam na dół i Natalcia nie widziała. Ale czy byłaś w Electricalu w tej rundzie? No właśnie. A tak, naprawiałam światło. A widziałaś mnie i Kubę?
Jak czekałem na Kubę, widziałeś taką sytuację? Nie pamiętam, bo poszłam potem na górę zrobić zadanie jeszcze. A tak, zaglądałam, patrzyłam, że jesteś ty i Kuba, tak. Patrzyłam na was. No i właśnie potem wydawało mi się, że zostawiłam i poszłam. Ja zagłosowałem na Gosię, Drożdżu, Kuba, graliśmy razem praktycznie przez całą rundę. To właśnie nieprawda. To może ja ci no prostu, jak to, ja przychodziliśmy właśnie... z Elektrikala, przy Lower Engine, do Upper Engine'a, potem ja wróciłem na dół. Byliśmy przez cały czas, przez większość rundy byliśmy razem po lewej stronie mapy. No i problem w tym, że ja Sebastian byłem dopiero na końcu, teraz jak zgłosiłem przed chwilą emergency, w sensie... Ja widziałem was wcześniej, jak przebiegaliście od Elektrikala do Upper Engine'a. Mijaliśmy ja się mam zadanie do zrobienia. Potem minęliśmy się po raz kolejny w Upper Engine. Kurde, nie wiem, to mi się coś nie zgadza i nie wiem, czy to Gosia się zgadza. Się, ale ja widzę Sebę, bo strasznie mnie oskarża. Oczywiście, że widzisz Gosia, ja bo to jesteś Sebastian. Ty. Sebastian! To nie jestem ja, to jest Seba. Dobrze. On mnie strasznie oskarża. Fantastycznie, Gosia, stawiasz się w roli ofiary. Nie widziałam. Nie jestem, Kuba, ja w ogóle nie jestem agresywny. Mówię ci, że to nie jestem jesteś, ja. I powiedziałem ci... Ja rozumiem, tylko Gosia, masz rację, po prostu, to jestem ja. To jestem ja, Sebastian, u mnie jest taki problem, że ja po prostu cię nie widziałem, a ty twierdzisz, że my widziałeś mnie i Drożdża, a Drożdż też się nie widział. No to nie musicie włączyć swoje monitory, no, Kuba, no, no kurczę. Ja, no pewnie ja masz... Życzymy jej gry, ja tego jak, ostatniego taska ja nie robię. Ja skipnąłem na ciebie, Sebastian. Bo to jest bardzo, bardzo dziwne. Ja nie robię, hej. Bardzo dziwne są detektywistyczne praktyki. Nie wiem, co. Powodzenia w wybijaniu was przez Gosię. Bawcie się Sebastian, dobrze. Jak coś się nie zagłosowałem, więc możesz zrobić tego. Chyba to zmienia postać rzeczy diametralnie, po tym jak mnie oskarżyłeś z dupy. Ale nie, róbcie ten, nawet jak was pozabijali. Z dupy, bo mnie ślepa ci pomijałeś 3 razy w tej rundzie. Ale no właśnie... I Drożdże dobra, też cicho, też cicho, 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 cicho. Będziemy się trzymać Gosi. Zresztą słyszałem, że powiedziała, że tak, trzymaj dokładnie. Się ze mną, duchu. Więc ja się będę trzymał, nie ma problemu. Może mnie zabije w międzyczasie. Czyżbym miała 2 zadanka tutaj? Okej. Nawet Gosia przechodzi po ciałach i nie widzi. O! Gosia aplauduje, no dobra, dobra. Ale teraz niestety... A nie, będę się pilnował, dobrze. Jaka kongregacja przy stole. No jak tam? Jak tam zadanka, kurde? Patrzą na admina. Co, wszyscy wszystko zrobili? Unbelievable. Natalcia, Kuba, Drożdżu. Gosia włączyła ten. Komu został taki? Ja już skończyłem. No, Poniłemu. No Sebastian pewnie. Aha, ja Sebastian, też już mam wszystko zrobione. Słuchaj, kurwa, detektywie chumienny tego zabójcy. Sebastian. Rozwiąż zagadkę. Gamoniu. Jezu, ja pierdolę. No dalej, ku węż, kurwa, węż. Kto to, Kuba, mów, no, bo ty masz nosa do takich spraw. Dalej, masz jeszcze 2 minuty. Sebastian, ja to, że ta gra ma chujowy ping i ma opóźnienia, to nie moja wina, że cię nie widziałem, no. Kombinuj, kombinuj. Nie marnuj czasu znaczy teraz. Tak, powiem tak. Sekund. Ja z Gosią byłem całą rundę. Całą rundę. Wojtek, my byliśmy wszyscy razem. Pod koniec nie, dopiero, ale wcześniej chodziłem z Gosią słuchajcie. Całą rundę. I mogłabym mnie zabić. Aha, bo wszyscy skończyli tak. Widział, jak robię zadania. Zrobiłem 2 zadania w nawigacji i ostatnie tak. W adminie i mam wszystkie. Tak. Ale Gosia, jak on mógł widzieć, że ty robisz zadania? Skoro pasek no, się nie widziałem, że podchodzi, no. Ale nie, no, ufam. Poza tym... nawet jeżeli miała 35 sekund cooldownu, to miałaby spokojnie czas wielokrotnie mnie zabić, bo nie było nikogo dookoła, byliśmy sami. Nie podejrzewam, bo nie mam żadnej podejrzeń oprócz Sebastiana wcześniej, więc... Więc jak dla mnie Gosia jest clean. Strasznie. Gosia czyli jest nadal clean. Uważam, że to Kuba Sebastian. Jest Sebastian. Kuba jest dziwny. Ja, tak, tylko coś się zbagowało. Bo Kuba jest że, dziwny. Zobaczcie, że zarówno Kuba i Gosia czemu byli przekonani, ja, że to jestem ja. To już nawet nie było, wiecie. No bo ty nie żyjesz. Tak? Nie, nie, to byłem ja, to się tak zbagowało. 69%. To jest zajebiste, no to jest tylko gra. Tylko sumarycznie Sebastian na ciebie nie zagłosowałem, tylko skipnąłem, więc wiesz.
Wow. Dobrze. Wojtek, ja. Masz minutę. Ja jestem dziwny. Masz Wojtek. Minutę, Kuba. Wojtek, powiedziałeś, że jestem dziwny. A czemu? O co chodzi? No bo rzucasz oskarżeniami, no, na lewo i prawo. No, ale... Ale kogo ja ci ludzie oskarżyłem? Ja też mu uwierzyłam. Oprócz Sebastiana. No kogo? No pyta, słucham. Nie wiem, szczekasz kogo cały czas, no. Oskarżyłem? Nie wiem. No. Ja nie słucham na Wojtka. Nie, co na kogo innego? Znaczy jest jeszcze tutaj ja taka wiem, jedna ja osoba, która siedzi bardzo cicho, nie? Natalcia. Myślisz, Natalcia, ona zawsze jest cicho. Ja dubię słonecznik, proszę mnie zostać w pokoju. Co robisz? Dubię słonecznik. Nie, no to Sebastian, świadczy o jednym, no, że ona nie jest. Sebastian, mam prośbę. Sebastian, mam prośbę do ciebie. 25 sekund na zakończenie Sebastian, twojego śledztwa. Kochanie, zrób zadanko tam, proszę. Bierz się do roboty. No, Brożu, ale no Brożu. Co ja mam stąd wyciągnąć? Ono jeszcze nie dość, że skradłem ten sunetnik, to jeszcze mlaska. Dobra, a wyjedźmy dobrego ducha. O, świetny pomysł. Świetny pomysł. No kurde, pierwszy, że ja oskarżam wszystko, a ja nikogo nie oskarżam, po Sebastiana w pierundzie. No kurde. No co dobrze, za ziomek. Tak? I to nie wygraliśmy. Unbelievable. Mam nadzieję, że tak. Unbelievable, jak on to wygra. Ja nie mogę. Ja teraz nie skończyłem. Mogę za kimś chodzić. To jest golden stuff, nie? No nie mogę, no. Nie mogę. Sebastian. Czyli to była Natalcia, ja nie mogę. Co za mistrz. Odczepcie się ode mnie, ja jem tutaj tego, słonecznika. I tym słonecznikiem mordujesz tu wszystkich. I teraz idzie ze wszystkimi, patrzcie. To jest twój czas, Kuba. Pójdzie na dół czy na górę? Dokładnie, Maciek. To dzieci będą oglądać jeszcze. Maciek, jesteś mistrzem wybierania dźwięków, naprawdę, to jest cudowne. Cudowne! No i co będzie? Natalcia chodzi, Kuba, wszyscy razem się trzymają, no ma przechlapane. Bo tak, albo włączy o dwa, żeby iść ze wszystkimi znowu, albo się tam opóźni. Gosia została. O, Natalcia, to twoja szansa. Mogę zostać z Gosią, ale... Oj, teraz drożdża zabić? Nie, nie, bo jest Kuba. Chociaż tego nie zobaczę, jak tylko się drzwi otworzą, to by zobaczył, nie? A kurde, to ciekawe. Jak tak szybko zrobiłeś to Simon Says w reaktorze? Drożdżu. No zrobiłem na dwa razy. Bo przy pierwszym killu mi ktoś... Muszę przyznać, że Natalcia swoim takim totalnie chillowym podejściu i nieodzywaniem się w ogóle, no, wygrywa te gry, no. Prawda? Kupson każdego oskarżył? Zajebisty detektyw, kurwa. No co ty na mnie głosujecie? Ja nie mogę! Kuba odwalił całą robotę Natalci, to jest niesamowite. Drożdżu. Przecież dostał to prawda, miły kolego. To ale prawda, to jest niesamowity skill. Czy ja powiedziałem, że ja nie zrobiłem taska? Ale czy ja powiedziałem, że mam jeszcze taska do zrobienia? Co? Ale udawałeś, że ja tam... robiłeś Simon Says, a pasek... Teraz jak był reaktor? ...nie zmienił. Tak, teraz dokładnie. Jak reaktor... Nie, nie robiłem no, Simon Sesa, ja się śmiałem po prostu. Ja się ale cały czas śmiałem, nie słyszałeś na mikrofonie? Dobra, wypierdolcie mnie po prostu. Niemożliwe to jest. No próbowałem być detektywem. O, może tak zrobimy, czekajcie. Input 0. Kombinuję z tym, wiecie, tym kompresorem, zobaczyć czy to zadziała. Czy będzie lepiej, czy nie będzie strzelało. Kurwa, Maciu. O, tak. Wow. No, tak bardzo cię przepraszam. O nie, Kuba. Jest najgorszym detektywem nie, świata, nie? No bo... Najgorszy detektyw świata. Unbelievable. Natalcia czeka tutaj. Cyk, Gosia. Kill? Nie? Nie, bo by się zorientował. Chociaż to byłoby dobre miejsce na killa. Przy samym przycisku, no to jak schodzisz i wychodzisz z reaktora, to możesz nie zauważyć.
Rada mi u kolego, to jest po prostu coś niemożliwego. Ile ich jest? O, no i pięknie. Jak Kuba. Kuba jest najgorszym mega detektywem świata. Najgorszym. Runda, Kuba. Na pewno niewiele zabrakło. Prawie najgorszy. Prawie to miałeś, mordo. Rozkminiłeś. Wywalił. Tylko nie Natasie. Natasia, jadła sobie słonecznika. Czajesz to? Całą rundę jadła słonecznika, nie musiała ruszyć palcem. Ale ciebie by to nie przekonało? Jakby ktoś ci powiedział, że jest słonecznik. To no mnie co? Przekonaje, bo ja wiem, jak to jest, bo ja sam też dużo jem podczas grania, ale no... No nie, no to po prostu niesamowite. Natalcia... Ogromny szacunek. No rozegrałaś to po prostu koncertowo. Ale to nie na tak grała. Ale to też prawda. Czyli było niesamowity sojusznik. Po prostu, tak, nie, dokładnie. Sojusznik, którego się nie spodziewała. Kto nam powiedział, że gramy na dwóch impostorów? Dokładnie. O, dobra, ostatnia. Ojciec Mateusz, tylko że odwrotnie. Czyli najlepsze jest to, że matka Teresa? Jakby głosowaliście do tego, tej dobrego ducha, to ja myślałam, że ten następny oskarżenie pójdzie na mnie. Tymczasem Kuba. Dobra, to musiał być Drożdżu. No bo mi ten Simon, bo on starczy Simonsen i zrobił go... Się śmiałem. Ale sam się w kopu powiedział, że taska jakiegoś robił. Tak, było coś takiego. No bo robiłem na dwa razy Simon Sessa, bo pierwszy kill padł i report. Tylko to było pewnie wcześniej. Ale to było pewne, że ten... To było pewne, matka że Matylda, było, dokładnie. Syn Sebastian. San Sebastiano. Czekajcie, którędy Szicy? O cholera, weź reaktor, no nie. To w najgorszym miejscu jestem na reaktor. Masz na wodzie od wojny. Pójdę do Szyców, trudno. A, dobra. Drożdżu. To piękne było. Baby bo, babi bo. Wyłączcie to, błagam, bo mi się tam nie chce iść. Dobrze. Dobra, zrobimy admina teraz. Gosiula, jest Drożdżu. Oj! Dobra, to musi być Kuba. Wyjedna no Kuba. Też tak czujesz w zysku sam. Kurwa, no to ja wam powiem jak było. Ale pewności nie mam. Ja wam powiem jak było. Ale Kuba, poczekaj, bo ja tylko powiem, że mi się wydaje, że to jesteś ty, ale ja na ciebie nie będę głosował. Żeby to było jasne. To ja, dajcie im powiedzieć od początku. Zaczął się reaktor. Poszedłem z kafeterii do Upper Engine i na korytarzu wchodząc do reaktora zobaczyłem Sebastiana idącego od Lower Engine do Security, gdzie był reaktor. I on dopiero potem przyszedł mi pomóc. I następnie wychodząc z reaktora poszedłem w dół do Lower Engine, a tam było ciało. A przepraszam, zaglądanie więc do tylko Security, Sebastian szedł do domu. Nie wszedłem do Security. Czy ale zaglądanie, czy reaktor, ktoś jest w pomieszczeniu jest chyba jakimś grzechem? I ale zrobiłem z tobą ten reaktor finalnie, czy nie? Powiedz mi, kto z tobą zrobił ten reaktor? Potem o kurczę, okej, okej. Okay. No dobrze, ale Sebastian, to skoro masz mnie, od Kuba. Lower Engine, nie, skoro szedłeś od Lower, skoro szedłeś od Lower Engine, to czemu nie zgłosiłeś ciała? Śledztwo. Kto mówi, że ja szedłem od Lower Engine? Poza tobą. Kto mnie tam widział? A czyli ty jesteś gdzieś indziej teraz, powiesz, tak? No ja jestem teraz gdzieś indziej, ale nie szedłem od Lower Engine. Tylko ty powiedziałeś, że jestem od Lower Engine. No to powiedz w takim razie, skąd szedłeś, idąc do reaktora? Skąd mogłem iść, jeżeli przed chwilą powiedziałeś, że... Ja powiedziałem, że jestem od Lower Engine, albo reaktora. No kurwa, z góry, albo z Security. Ja tylko powiedziałem, że zaglądałem. Z góry to ja szedłem, Sebastian, niestety, okay. Wiesz? Zajebiste. No kurwa i zobaczycie, że to jest Sebastian. I w tej rundzie, no jakby to było inny. Gdybym ja sobie w poprzedniej nie obiecał, że zagłosuję na ciebie, to teraz bym zagłosował dobrze na ciebie. Aha, aha, no, aha. No, to Drożdżu, taka chwila. To inaczej, zróbmy tak. Wyjebcie tu w Sebastiana, tak, potem mnie. Najpierw potem mnie już nie wyjebiecie. Bo tak. Sebastian, no kurwa, zobaczcie. O, to super. Słuchajcie, Patryk? Do tego ducha gościa i później nas zaciupą. Power Slide Fusion Argon 83. Drożdżu, na kogo głosowałeś? Ja skipuję, ja nie wiem kto. Jakubie już nie ufam. Ile wydałeś informator? No. To wyjedźcie Sebastiana i zobaczycie. No i tyle. Kurwa, wow. Sebastian, denerwujesz mnie. Bo
Ty na szczęście działasz na mnie dzisiaj kojąco, zwłaszcza po poprzedniej rundzie. Nigdy no się nie mutowałem tak często jak dzisiaj. W domu najgorsze bluzgi, ale na streamie, jest family friendly. Mnie. Ale tak. Ja bym chciał powiedzieć, że tak Gosia głosy. Była genialna. Ale polecam do Sebastiana, bo nikt inny nie szedł od Lower Engine. Też tak czuję. Oh wow. Oh wow, oh wow. Oh, wow. Pamiętajcie, jak teraz umrę, to to jest Sebastian. Okay. Będę specjalnie za nim chodził i pewnie specjalnie mi zabijał. Zbliżę się tobą, nie zbliżam się do ciebie. Uh-huh. Co za ziomki, niesamowita para, po prostu to jest naprawdę, no coś wyjątkowego. Czyli jak nie zginiesz, to ty jesteś. A jeśli ja zginę, to Kuba. Brakuje tylko jakiegoś wyzywania jak z LOL-u. Z LOL-u jakoś. Okej, okay, Electrical. Drożdżu uploadował. No trochę to trwało, ale faktycznie. Z PPK? Co to jest PPK? Znaczy powinienem to wiedzieć, ja wiem, ale teraz po prostu wiesz, jak mam głowę gdzieś w innym miejscu, to... To jest... Co to jest? To jest jakieś wsparcie, jakaś tarcza, jakieś coś tam? 3 tygodnie szarpane się ze stroną. 2% twojej kasy plus 1,5 pracodawca z wypłaty. O. Pracownicze plany kapitałowe. Okej. Okay. To ja... rzadkie osiągnięcie. Taskmaster. Patrzcie. Okej. Okay, to ja... To mnie to no, nie dotyczy, wiadomo. Ale... ale nie wiem, czy może miałem to coś takiego. Może coś takiego miałem. Ale nie wiem nawet, w sumie nie wiem, czy jak to sprawdzić. Bo jak się pożegnaliśmy już z firmą, to co to się dzieje z tą pieniędzmi? One zostają w ZUS-ie pewnie, co? Albo się wypisałem, bo bardzo możliwe. A, że nowe to jest. A nie, to nie ma szans. To nie ma szans. Ja tu pilnuję. To jest moje trofeum. No, kto zrobił? Drożdżu i Gosia. Okej. Patrzcie, nie, Seba i Kuba gdzieś, nie? Gdzieś oni są. I jeden może już nie żyje. O, miły kolega. Okej. Dobry pomysł, że do nas dołączył. Nikt nic nie ma. Okej. Idę za nimi. Dobrze, miły kolega się zatrzymał. Gosia tędy. Idzie włączyć pewnie alarma, tak? Dobrze. O! Mam podejrzenie, że... No dobra, mówcie wy. No, ale wiemy, co się stało, co? Czy mam nie? Troszkę podejrzenia, że to dobry duch, bo ja już mam wszystkie zadania zrobione. Stałam z drożdżem na kamerkach i było spoko cały czas, więc drożdż jest raczej bezpieczny. I patrzyłam na kamerki i widziałam, że... Kolega też już stał w miejscu, więc chyba też już wszystkie zadania, albo i nie. A dobry duch jeszcze chodził i nie wiem, i chciałem zobaczyć, no nie, zadań, no ale musiała, nie wiem, czy już byłaś wtedy na kamerach, ale kolega stał na tej kamerze przy nawigacji i do niej dobiegł Szymulewski. I też Szymulewski gadał, co tu się dzieje, że on stoi na awku, stoi w miejscu. No to właśnie to, co powiedział Szymulewski, że co tu się dzieje, czy coś w tym stylu, to chodziło o kolegę, który stał w miejscu. Był alarm, my chwilę dalej patrzyliśmy razem na kamery i on nadal tam stał. Poszliśmy, to już go tam nie było, więc jak dla mnie to jest kolega. Żart opowiem później, zadanka mam wszystkie zrobione. Okej. Okay. To był chyba ten żart. Właśnie mi też się wydaje, że on miał wszystkie. Żart jest zdecydowanie śmieszniejszy. Okej, okay, no to ciekawe. Zabicie to Kuby. To kolego, zagłosuj. Okej. Kto dał na mnie? Pewnie kolega. Na co miałem zrobić? Żart był taki, że no. Żart był taki, że ja zabiłem Kubę i stałem nad nim, bo to było moje trofeum. A, to dlatego mówisz, że to twoje trofeum. To ci było słychać. Nikt nie wiedział. Ale w idealnym miejscu to zrobiłeś, bo nie było tego widać w kamerze. Tak, dokładnie. Ja właśnie myślałem, bo widziałem, że kamera się paliła w tym momencie. Myślałem, że ktoś widział. Zajebiste. On to zrobił centralnie w bardzo dobrym miejscu. Pewnie przypadkowo, ale
Szacuneczek. No, szacuneczek. Ale jakby nie umywam się widzisz, do twoich umiejętności gnoju, ale... Widzisz, okropny. Okropny jesteś. Wyrzuciłeś mnie. Savage. Dokładnie. Dobra, ja zawijam się, manko. Trzymaj się, dzięki. Nareczka. No. Ale sam zagrałeś prawie. W sensie, gdyby mi uwierzyli w pierwszej rundzie, to jakby już byś przegrał, bo no, tam nikogo innego nie było od tego Lower Engine. Okej, okay, ale... jeszcze posłucham twoich gierek, to zobaczysz, jaki będę miał poziom. Się nauczę już. No, spokojnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ćwiczymy. Każda gra to jest jakieś nowe doświadczenie, no. Odpalajcie, kochani. Z Kubą na pewno. I ten, no gramy, 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 walczymy, walczymy. Ja bym tak do pierwszej przynajmniej, co? Pociągnął. Tylko do pierwszej? No zobaczymy, może dłużej, no zobaczymy jaka będzie sytuacja, no. Miłej gry, kochani. A rektyki pisały coś, Droszczu? Już zaraz spojrzę. No, impostorem jeszcze nie byłem. Nie. Tyle już gier rozegranych. Nic. Zero. O, ale wiecie co mam wam do powiedzenia, bo akurat no, Among jest taki, że tutaj można pogadać z widzami, to jest akurat przyjemne. No, weź, że tą kartę, no hopie. O. Otóż wprowadziłem dzisiaj modyfikację do domowych frytek. Ja wiem, wiem, wiem. Znowu Wojt gotuje i tak dalej, ale zrobiłem taki myk, bo stwierdziłem, że chciałbym, żeby były kurcze bardziej chrupiące. Jak można uzyskać ten efekt? I słyszałem bardzo różne teorie, kombinacje typu moczenie na przykład ziemniaków w wodzie z cukrem, że przez jakiś czas trzeba je moczyć i one wtedy nabierają tego cukrowego, jakiegoś, no do tej, ten cukier jakby na wierzchniej części się zostaje, tak? No i wiadomo, no cukier się karmelizuje, więc naturalnie staje się to chrupiące. Nie widziałem ciała, ale zazwyczaj do tego. O nie, a gdzie, w jakim pokoju chociaż? Admin, wejście do admina. Wiesz co, ja wychodząc z komunikacji widziałem minimalnie Gosię, jak przechodziła od storage'a do shieldsów w korytarzu. Bo tak, tylko w sensie, bo ja wcześniej naprawiłam z tobą prąd, później zrobiłam zadanie na górze. To było jeszcze niedawno. Na storage może... communication szłam. No tak, to będzie niedawno, światło zgasło. Gosię pomiędzy storage a shieldsami widziałem ją dokładnie w tej sekundzie, jak zgłosiłeś ciało. Okej. Okay, no tak, no. Bo teraz szłam od elektrykala. To blisko. Ale to byliśmy wcześniej przecież, Gosia. No ja tak, byłem z tobą na światło. Ale było ciemno. Na górze jeszcze cały to czas zrobiłam przecież. No ja jestem w elektrykalu w tej chwili. Się... Jakby co? Ja też tam jestem. Mam właśnie jedno zadanko. Przekierowałem prąd do nawigacji. Muszę wam w nawigacji go odebrać i w reaktorze zrobić. Nie Simon Says, tylko to drugie, te cyferki po kolei, bo widzę, że to jest wyżej. To się po kolei cyferki. Ja widziałam w adminie, jak to robił zdanie, to jest bezpieczne i sobie też widziałam, jak robił kartę. Nie patrzyłeś pewnie, Wątek, na otoczenie w elektrykalu, jak robiłeś taski, kto był z tobą? Czy widziałeś, czy Natal cię wbiegała, czy była z tobą, robiła taski teraz? Wydaje mi się, że się wminęli, no. Mhm. No ja też się zaminęłam. Właśnie biegnąc z elektrykala do shieldsów. Mhm. Kuba, chcesz mieć Gosię na sumieniu teraz? No mi dalej Gosia, no w sensie ona dokładnie w tym momencie, jak zgłosiłeś ciało, to jakby biegła z tego kierunku tak naprawdę, co się mogła, no mówi, że bawa w kalu, ale... Okej. Ja myślę, że Seba jest bezpieczny i na pewno z dół bezpieczny. Myślę, że to Natalcia, ale to są tylko moje... Ja zagłosowałem na Gosię jakby co, po tym co Kubson mówił. Ja na Natalcie. No ale to nie ja. To mówi Natalcia do strzału. Znowu będziesz każdego strzelał? Dajcie mu. Kiedyś trafi w końcu. O, widzisz. Pierwszy się nie udał, Kuba, ale... Może drugi. Jest jeszcze 5 osób zostało. Kurde, niemożliwi są te kupsony. Jest po prostu niemożliwe. No. Znowu wyrzuca, dokładnie. No, to jest gościu,
który jako crewmate pozbywa się pozostałych graczy, bo za mało miejsca na statku. On chce mieć więcej. Kwatery brakuje jednej dla pana Kupsona. To się ją po prostu zrobi. Jej, wszystkie zadanka! Zrobimy fix lights. Zobaczymy, czy będziemy pierwsi. Czy ktoś tu już jest i walczy? A, jest! Coś Kuba walczył długo z tym prądem, co? Tak stał dziwnie. Może powinniśmy go tu pośledzić, co? Ale już uciekł. Bym złapał... zajęcia. Pięknie, jak to się stało, że już ukryliśmy? Taski się już skończyły? Taski. A kto był? Co, Natalcia była? Natalia. No, była druga do strzału, no. Czyli Natalcia, no. Prawie się udało. Strzał, to wiesz. Byłem blisko. Na szczęście chodzimy. Zaraz wrócę do wytek. Daj Lizu, zaczniemy grę i będę chodził z taskami. No, ale to będę też kombinował. Byłem tak podejrzany, co? To ja ciebie nie podejrzewałem akurat jakoś w ogóle, tylko to może niestety wcześniej, bo dosłownie tak widziałem tylko kurde cień z tym jej zwierzarkiem, jak przechodzi tam przy communication. Miłej gry, kochani. No i skoro jesteśmy crewmate'ami, no to możemy spokojnie dalej kontynuować wątek frytkowy. Zawsze i myślę, że jesteś impostorem. Jak mi, szczerze mówiąc, nigdy to moczenie w tej wodzie jakby cukrowej niestety nie działało dobrze. Nie wiem dlaczego. Wcale nie były bardziej chrupkie. Może były słodsze faktycznie, no bo wiadomo, no gdzieś ten cukier zostaje, ale ten. Natomiast dzisiaj zrobiłem taki myk, że pokroiłem ziemniaki, klasycznie. Do tego zrobiłem taką mieszankę przypraw. Ja akurat robię tak, że robię pieprz, sól, oregano, tą paprykę słodką i czosnek taki, wiecie, granulowany, taki proszek czosnkowy, och, to zawsze daje bardzo fajny aromacik. No i właśnie tym magicznym składnikiem tym razem okazała się mąka kukurydziana. Czyli to wszystkie te, jakby najpierw zrobiłem taką bazę z mąki kukurydzianej, tam ze 3 łyżki wyszły na tą porcję frytek, takie duże czubate. I do tego wsypałem te wszystkie przyprawy i najpierw te frytki, najpierw oblałem po prostu oliwą z oliwek, no wymieszałem wszystkie i wsypałem te przyprawy. I były takie crispy, łoha! Zajebiste, bardzo polecam. Na takową się przejdę i przeszłam na takową. I cóż zabawnego, powiem tak, dobry duch właśnie wychodził z elektryka, a Kuba wychodził... Jak ja tam byłem, to... Ale, a Kuba właśnie... Nie właśnie, bo... Tak, do gorącego, bo jak jeżeli w oleju robisz, to koniecznie woda, to prawda. Ja poszłam z kafeterii. Ja robię w piekarniku akurat, więc u mnie woda nie działa tak dobrze. Tam się minąłem z tobą. Kolega robił w kafeterii taska na górze. 30 minut, 200 stopni jakby co. No i co? Jaka jest sytuacja? Z Discordem je wyrzuciło, czy co? Czy państwo nic nie mówią? A, okej. Okay. Tyle do O2. Sorry. Okej, okay, i... Wtedy cię minąłem w storage'u i jakby tam był tylko Wojtek wtedy jeszcze obecnie. Tak, i on z niego też już wychodził. Pan Wojtek jest w szycach teraz, jakby co? Mhm. Dobry duch właśnie wybiegł z elektrykala i ja pobiegłam dołem, znaczy pobiegłam dalej i na wejściu do lowera leży ciało. To ja jestem, no to ja pobiegłem na prawo, także w ogóle to nie ja na pewno, ale... Ale to byś wyszedł ze mną, Wojtek, przecież. Gdzie? Z tego elektrykala w prawo. A ja jestem sam i miałem sam na talcie, więc... Czyli Kuba próbuje zrzucić na Wojtka teraz, tak?
Zrzucam winy Sebastiana. Nie, ja właśnie chciałem powiedzieć Sebastian, że ja cię oskarżam tylko wtedy, kiedy jestem pewny. Znaczy... Bardziej chodzi o... Kuba. Bardzo dobry to tekst. To są taktycznie 100% strzał. Oczywiście. Więc teraz nie oskarżam. Nie, bardziej chodzi o to, że Kuba mówi, że był z dobrym duchem w elektrykalu i go tam widział i naprawiali razem światła, a dobry duch twierdzi, że właśnie jest w Silsach i czego on tam tak dalej. Znaczy nie, poczekaj, bo światło to naprawiane było faktycznie, ale to było bardzo dawno. To już było... Ale naprawiałeś je z Kubą? I doszedłem i Kuba, ja problem, Kuba klikał. On miał problem ewidentnie. Nie mógł kliknąć, a ja kliknąłem i się naprawiło. To się zgadza, dokładnie. Ale to było z minutę temu. Gdzie jesteś? Nie. Gdzie jesteś? Ja jestem w adminie, gdzie jest kolega i Kuba. Ja naprawiałem też światło. Tak. I oni we dwójkę oni stali przy konsolecie. Ja trochę się odsunąłem. Jak tam to się znalazłeś? Obserwować. Jak tam się znalazłeś? No szedłem sobie z storage'a. Głosujemy czy głosujemy na Wojtka? Ja robię skip. Ty, już może nie zaczynaj takich tekstów, co? No nie mogę. Ale nie wierzę, że przekonał czymś takim. Do it. Jedną osobę. Do it. Gocha, kurna, też idealnie teksty. Oh my god, no to miłego. Nie. Także tak, wracając do frytek. Pół godzinki rzeczywiście na 200 stopni i powiem wam, że wyszły naprawdę tak chrupiące i takie dobre. Oczywiście, że przyprawy możecie sobie dobrać jakie chcecie, ale ta mąka kukurydziana okazuje się, że świetny dodatek. Tylko upewnijcie się, że nie są za suche. Czyli jak ja na przykład jak wymieszałem, najpierw dodałem oliwy z oliwek, wymieszałem je, później ta mąka i tak dalej i po tym mieszaniu były trochę suche, więc stwierdziłem, że okej, to jeszcze troszeczkę je wyłożę na te blaszki i polałem, tak wiecie, leciutko oliwą z oliwek. Potem poszedłem dobry pomysł zrobić i naprawdę wyszły pyszne. I ze storage'a, później poszedłem do storage'a na te dolne śmieci. Wtedy już był alarm, no i poszedłem na admina. Dolne śmieci. Dobrze, tu już wypite. Tu mamy jeszcze wodniczku, tak? I to zdążyłem zrobić przez całą grę. Z buteleczki. No tą pierwszą część. A jakby wszedłeś do admina, to Kuba już tam był? Nie, tak, Kuba ja szedł przed... A przecież... No, jeszcze raz jakie pytanie? Ja próbowałem naprawić o dwa. Poczekaj, nie, ty nie zadawałeś pytania. Ja pytałem cię, No tak, on szedł przede mną. Okej, czy Kuba widziałem już tam drożę? No właśnie, chciałem tu zgłosić, że ja go nie widziałem, idąc do tego admina, w sensie o dwa naprawić w adminie. Dopiero później on do nas doszedł, w sensie. Ale ja robiłem też ten kodzik, więc nie jestem pewny, czy po prostu on chwilę, sekundę po mnie wszedł. No nie, no to było tak, że widziałem naprawdę kawałeczek twoich nóg. Ale to był wystarczająco na tyle, żeby zobaczyć, że to jest ten turkusowy kolor. To niebieski, ale to już... A teraz gdzie pobiegłeś? Turkusowy ma Gosia. Ja poszedłem naprawić elektryczność. A ty drożdże gdzie pobiegłeś? Do Medbaya, żeby te fiolki kliknąć i teraz idę w Upper Engine. Do Upper Engine jeszcze tam nie doszedłem. A ty kolega, gdzie pobiegłeś? Ja jestem teraz w adminie, ale jestem załamany, bo mam trójkę graczy, dwóch zajebistych graczy. Jeden jest pijany i nie wiem, na kogo mam głosować. Ja też nie wiem, na kogo głosować, Sebastian. A czuję, że jeżeli teraz tego nie zrobimy... W słowach Natalci, ja wstałem, że to jest drożdżu, ale to jest tylko jakby potem, co Natalcia mówi. Dobra, ale... Wiem, okay. Jest, że to jest drożdżu, nie wiem. Natalcia, a ty ku czemuś się skłaniasz, czy...? Nie, ja po prostu ku drożdżowi i Kubie, ja się tak skłaniam. No ale powiedziałem ci wszystko. Nie było mnie po lewej stronie. Ej, to oprócz Medbaya, no to nie rozumiem, dlaczego miałbym być to ja. Zresztą gdybym zabił po lewej stronie, no to widziałby mnie dobry duch, widziałby mnie Kuba. Powiem tak, a tak ja zagłosowałem to... drożdża, bo jak wyjebie... O kurwa mać. Kto nie zagłosował? Wow. Ja nie zdążyłem, bo ja mówiłem. Ale to i tak by nic z tego nie było.
Ale się ciekawie zrobiło, kurde, bo nie zdążymy tych zadań zrobić, podejrzewam, bo zobaczcie, jak dużo brakuje, przecież połowa paska, to jest strasznie dużo. Zaraz Meltdown to będzie tutaj teraz się bawił tymi wszystkimi zagrożeniami. No, może być ciężko. A ja to zrobię te engine'y tutaj. A mam! Nalałem? Okej, okay, nawet nie pamiętałem, że nabierałem tej benzyny. To chyba na początku w ogóle rozgrywki jakoś tego meczu. Natalcia, kolega... A, w sumie do teraz nie wiemy, kto jest, ale dobra, zrobimy to zadanie, zaraz się dowiemy. Okej, okay, i... Ha, jest zawodnik. O, i Kubę od razu skasował, patrzcie. Elegancko. No, miły kolega uciekł. Oj, sam se zamknął drzwi. Ale to nawet ciekawe. Bo będzie mógł powiedzieć, byłem z miłym kolegą, ale ktoś mnie... Nie no, Chumienny, no dzisiaj nie masz po prostu, nie masz tego genu, co? Chyba się wyłączył radar. Ty baterię tam zmień, co? Ale nice. Drożdżu może zawsze powiedzieć miłego mu koledze. Widzieliśmy się, ale zamknęli mi drzwi przed oczami. Mam przejebane, bo już nikt nie poprowadzi śledztwa. Aż uplułem monitor. To znaczy, to działa w tą stronę. Czy ty, kolega, biegłeś z Kubą od reaktora w dół? Nie, biegłem przez osobę, którą mijałem, był Drożdżu dwukrotnie w okolicach Upper Engine Cafeteria. Później niestety ktoś nas przydzielił ścianką działową i tyle było tego spotkania. Widzicie? Jestem teraz w Błotkansach. Ktoś nas przedzielił ścianką działową. I to jest... Adaś, oczywiście, zapraszamy. To wbijaj od razu, za chwilkę kończymy, bo tutaj będzie koniec, ja powiem, żebyśmy zatrzymali. Widzicie, jak Drożdżu zagrał niesamowicie taktycznie, idąc z miłym kolegą, zamknął sobie drzwi przed nosem, więc to wydawało się, że to mu przeszkadza iść. Niesamowite. To było tak, zrobiłam reaktor. Jeżeli oni się zmówią na Natalcie, a jest na to szansa, bo miły kolega ma idealny argument za Drożdżem, że byli obok siebie, ale ich rozdzieliły te drzwi. Jak wywalą Natalcie, to Drożdżu po prostu szacuneczek. Bo stwierdziłam, że to będzie może na miarę racjonalne wyjście. I w tym momencie jedna osoba była w elektryku i dwie osoby były... Adaś, dołączaj, w ogóle się nie przejmuj, no tam do pierwszej to zobaczymy, no pierwsza 30, spokojniutko, bez ciśnienia, jeżeli będziecie mieli siłę, to gramy, ja na razie jeszcze mam. Osoby już później praktycznie cały czas były, rozdzielanie nastąpiło gdzieś w okolicach chyba Apera i wtedy jedna osoba znalazła się w kafeterii, a druga chyba była w tym Aperze. No to wtedy nas właśnie ścianki nas rozdzieliły, bo ja zostałem zamknięty w Aperze, kolega nie mógł wejść do kafeterii. On będzie kafeterii. Na tym grał. Kupsom, gdzie dokładnie leżał? Na tej ściance grał. Na robieniu świateł tak jakby. No tak troszeczkę niżej. Ale w tym okolicy. I ja ogólnie stwierdziłam, że pobiegnę tam i albo to będzie Drożdżu, który czeka tylko tam, żeby mnie zabić, albo to będzie faktycznie ciało, no i okazało się, że to było ciało. Okej. Okay. No nie wiem, ja jedyną osobą, którą widziałem, był kolega widział mnie. Natalia, ty kompletnie byłaś poza moim obszarem, więc ja głosuję tylko na Natalię. Nice, Drożdżu, koncertowe zagranie. To fuck, miły kolega. Naprawdę to był Drożdżu? Ugrał. Niemożliwy ziomek. Przepraszam cię, Natalię. Drożdżu, on ma takie zagranie. Talent. Przepraszam on bardzo. On mnie tak omamił, wiesz? On mnie tak... ostatniej rundzie zagranie drzwiami to było mistrzostwo świata. Dajcie kodzi. Czemu to było mistrzostwo świata? No bo zablokowałeś mi możliwość cofnięcia się tam, nie? Jaki serwer mamy? A, dobra, no. Aś. Nie, Ameryka. Nie, USA. Gdzie był? Ja idealnie podałam wasze ruty. Skąd ja miałbym to wiedzieć, jak nie z panelu na adminie?
Ale ty niezależnie od tego, czy jesteś crewmate'em, czy impostorem, siedzisz 3/4 gry na adminie. Ale zobacz, no to prawda. Zabiłabym Kubę w elektryku i wiedząc, że jeden z was jest w kafeterii, a drugi jest w opłącach, szłabym do tego zasranego elektryka zgłaszać to ciało, czy pobiegłabym zabić którego jest z was i wygrać. No to ale przepraszam, ja nie cofnę. Już nie cofnę, niestety nie uda się. No, teraz mnie przekonałaś, ale... Masz mój głos w każdej następnej grze w następnym tygodniu. Biłaś to. Ale to już chciałem jeszcze raz docenić zagranie drzwiami, bo po prostu, bo tak. Zdobyłeś w ten sposób genialne alibi, bo tylko miły kolega cię widział i jeszcze te drzwi was rozdzieliły, więc naprawdę to wyglądało, jakby ktoś was rozdzielił. Tak. Naprawdę. A ja powiem wam, że po prostu zabiłem tam Kubę na elektryku i widziałem, że mnie właśnie goni, że spotkałem kolegę. Mm-hmm. I zacząłem blokować drzwi do elektryka, do Lower Engine'a. Bo stwierdziłem, że pójdzie tam w tamtą stronę, nie? Mm-hmm. No i chciałem jak najbardziej go zatrzymać w miejscu. No tak, żeby mi poszedł, cooldown, jasne. Żeby mi cooldown zszedł. Bo jakbym go zabił, no to już bym miał wina, nie? Ale czyli ty z tymi drzwiami trochę nie zdążyłeś. Po prostu okay. Tak, że był. Wiesz co, kwestia tego, że jest ping, że ping jest taki wysoki, po prostu nie przeniosłem się. Bo gdybym miał ogon, to bym go stracił w tej akcji, nie? W sensie to było takie zamknięcie drzwi. No tak. W ostatnim momencie. To prawda, ale pięknie. Adam, dołączasz? Jest. Już. Adam jest. A, dobra, ale bo nie to ma. Natalcia wyszła. Kogo nie ma? Natalci nie ma, dobrze. Poczekajcie sekundę jeszcze. Czekamy. Tylko. Nice. Naprawdę dobre zagranie. Dobre zagranie i dobry szacuneczek. Może nawet jeżeli to wyszło przypadkowo, to kurde. Udało się wybronić. Tak, na spokojnie. Jestem ready, mam zwierzaczkę. Kuba, co ty masz na sobie? Ja jestem prawy Mikołajem. Aha. Nie mam spodni, jeszcze żadnych fajnych. Po prostu w piżamie, Mikołaj w piżamie. Mam dla was w prezencie garść oskarżeń. Dla każdego po jednym. Dobrze, w tej koniu oskarżam. Miłej gry. Do your tasks. Oskarżaj sobie. To Sebastian. Klasyk. My se siedzimy, gramy, prawda? Przyszliśmy do pracy, no. Jest tu parę rzeczy do zrobienia na statku. Po prostu trzeba je zrobić i tyle. I nie jęczeć. Nie oskarżać innych. Dawaj. Aha. Okej. Okay. Admin 2 zadania. A to przejdziemy tędy spokojniutko. Miły kolega, okej. Aplaudujemy razem, dobrze. Światło naprawili. Dobrze, miły kolega zrobił dokładnie to samo. Teraz stoi dziwnie. Okej. Po co on poszedł tam na dole tego budynku, tego pomieszczenia? Electrical i upper engine, dobrze. Aha, to będą te dwa silniki do zrobienia. No. Okej, i reaktor, no to już... O! Dobra. Dobrze, że ja zgłosiłem to mam pierwszeństwo w powiedzeniu, tak. Jak drożdżu zabił i upadające ciało Gosi widziałem, ponieważ byłem w elektrykalu. W elektrykalu robiłem te kółeczka, co się kręcą i się trzeba je zatrzymać. Trochę mi się zeszło na tym. To było moje przedostatnie zadanie. Ostatnie mam upper engine, lower engine nastawić te. Natomiast jak tylko skończyłem elektrykal, wychodzę z tego pomieszczenia, patrzę, drożdżu chodzi, a nasza Gosia już nie chodzi. No ja mogę potwierdzić, no to upadające ciało widziałem. Co mówisz? Prawda, ja potwierdzam, że drożdżu był wcześniej w elektrykalu, w sensie, że wychodziłem i szedłem reaktor naprawić wtedy. To ja powiem inaczej, bo po prostu ja wchodziłem do tego elektrykala i po prostu Wojtek zabił na moich oczach, po prostu i zgłosił. Ale to przecież tam byłeś też wcześniej już. To wyszedłeś i wróciłeś jeszcze raz? Byłem w elektrykalu naprawić światło.
Tylko po to byłem w elektrykalu. No jeszcze tylko zabić Gosię, to tak wiesz. Nie, no bo zobaczyłem, że ja przechodziłem przez elektryk, a dobry duch zabił na moich oczach Gosię, no i to zgłosił. Na argument dodam to, czy ja bym odwalił taką PPG po takiej mistrzowskiej gierce, no wątpię. Nie, jak do mnie to nie jest. To nie jest argument. Oczywiście, że to jest argument. Chociaż nie wymyślaj już. Dobra, no, dajmy powiedzieć cokolwiek Sebastianowi jeszcze. Nie, ja chcę teraz powiedzieć. Ja chcę Kuba, co ty tam widziałeś? Adam, bo ja cię gdzie w elektrykalu? Co ty teraz nie widziałeś tam? Adam, no uploadowałeś, czy ściągałeś to? Ale kiedy? Głosujcie na Wojtka albo skipujemy, bo mało czasu zostało. Lepiej na drożdża, albo kończymy grę. Najpierw byłem w elektryku, no obraź się. Światło. Jak Kuba. Kobie, dajcie mi, dajcie powiedzieć. Ja pierdolę, dajcie Kubie powiedzieć. No. Ale nie damy Kubie powiedzieć, bo Kuba nie gada nic mądrego. No to głosuję na drodze w takim razie. Bo drodze nawet nie miał co powiedzieć potem, jak już Wojtek mu powiedział. Ja głosuję na Kubę. Nie no, zagłosuj na dobrego ducha, Adam. Nie, Adam, czekałem z tobą, debilu. Dobrze. No nie wiem, nie wiedziałem, że jesteś tam jeszcze, Wojtek. Jednak mam tego PPG wyszła, co? No wyszła PPG, wyszła. Znaczy, z racji, że jest ten short distance na killu, tak, to tak, ja już go się miałem zamiar zabić w storage'u, nie? Tylko niestety nie mogłem jej złapać. A, okej, okay. Kumam. Ale kumam, Wojtek, kumam. Wiesz, że ja na początku ciebie podejrzewałem, bo ja pomyślałem dokładnie tak, jak Drożdży powiedział. To znaczy, no, słuchaj, no ja, kurwa, gracz tej słowo przeciwko miałby, słowu, no. Miałby odjebać taką magię. Wow. Ale zgadza się, że rzeczywiście odmógł mnie nie widzieć, bo ja byłem tam, wiesz, w samym rogu budynku, tak, znaczy tego tak, pomieszczenia. Tak, tak, tak. Więc ja nagle się po prostu jest, pojawiłem. To jest to, że Lewandowski też czasem zagra słaby mecz, nie? No teraz to zwłaszcza, że ma cały słaby sezon. I tego ci życzę, Drożdżu. Słabego sezonu? O, tak jest. Co za gość. Ale wiesz, to i tak wychodzi taka... Spoko gierka wychodzi raz na jakiś czas, bo to trzeba mieć... Miłej gry. Szczęście. Tak, to ja się zgadzam z Drożdżem. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby tutaj rozegrać to dobrze. Szczególnie jak jesteś impostorem. Bycie impostorem przy takiej liczbie graczy naprawdę nie jest łatwe. Znaczy w sumie przy każdej liczbie. Znaczy... O. Ale łatwo. Ja już wszystkie taski zrobiłem. Brawo. Jesteście niesamowici. Jesteście niesamowici. No nie wierzę. Kogo wywaliło? Gosię? Ja nawet nie widziałem tego. No od razu tak, wywaliło Gosię. Kogoś i koniec gierki, tak, to był impostor. Tak, tak, tak. No, wow, Gosia. Gosiu, nie nam wywaliło. Ale najgorzej stracić rundę z impostorem. No, dokładnie. Wyczucia. To może spróbujmy tak zrobić, żeby specjalnie miała tego impostora. O, a my nie, będziemy, że nie wiemy. Wypady internet w domu niestety. Ale unlucky. No, nie dobrze. Pechowo. To pewnie był Dedos któregoś z nas na pewno. Żeby tak wygrać. Wiadomo. No i co teraz? No gramy chyba, bo ona napisała, że internet padł w domu, więc... A, cały dom, wróci. No tak. No to tak. To gramy. Ja myślę, że tak z dwie gierki, bo w pięciu to... Wiecie, no, o co chodzi. Ciężko będzie, tak, nie? Tak. Będzie ciężko. Ale zobaczymy, no kto wie. Miłej gry. No. Czy ja dzisiaj wieczorem będę impostorem chociaż raz? Może nie. Może nie dane mi będzie. O Jezu, kabelki. Tu się cieszyłem, że w tych poprzednich rundach nie było tych kabelków nieszczęsnych. Tak tu niestety. Niestety. Trika lower engine, dobra. Jaka muza wjechała. Dobra. Znowu admin, ale może pójdziemy do tego upper engine na spokojnie. Zrobimy, co ma być zrobione. O! Puszczaj, otwieraj te drzwi, hopi. Dawaj.
Dawaj. O. Usłyszał, że mówię, że idę do Apple Engine zrobić dwa zadania. Cyk. A co jeszcze tu było? Aha, ten. Nastawienie, tak? Dobra. Mhm. Oczywiście nierówno, ale idziemy na dół teraz. Troszczu. Okej. Gatem. Okej. Okej. A Adam mnie dopiero zobaczy, zobaczcie. Zanim się te drzwi otworzą, to jeszcze tyle czasu minie. Drożdżu z Kubą. O, ciekawe, czy będziemy świadkami śmierci? Nie. Nie. Wlazłem na nóż, no dokładnie, Maciek, no to totalnie. Ale dwa kile już zrobił skubany. Ja w tym momencie, bo mało nas jest, fuck. Ja w tym momencie byłem z Drożdżem na elektrykalu. Tak, ale w zasadzie ja dopiero taska zaczynałem robić. Kuba, w elektrykalu byłeś? Tak, Drożdżu to nawet potwierdzi. Mijaliśmy się wcześniej, Adaś, tak. A właśnie, ja nie też dojść, Adaś, wcześniej. Bo ty poszedłeś od storage'a do w kierunku elektryka. Tak, ale ty byłeś w storage'u i brałeś sobie... Jak oni to rozwiążą, to jest... A potem ciekawe. Miałem jeszcze upload, czy tam download w adminie. No to Kuba, no to musi być Drożdżu, bo to nie jestem ja. Kurde, wiesz co? A to, no, to musi być to musi być Adam, bo to nie jestem ja. Tylko poczekajcie, bo jak ja wychodziłem z adminem, to paliły się kamery. Tylko z drugiej strony to może być w takim razie każdy z was, kurde. Drążu mógł się po prostu zwentować, a Adam mógł tam po prostu dojść, bo go widziałem w storage'u, jak szedł w tym kierunku. A gdzie, Kuba, ale... powiedziałeś w ogóle, gdzie jest ciało? Drążu, ty się nie broń. No właśnie, a gdzie jest... No właśnie, bo nawet nie powiesz, gdzie jest ciało. A, to przepraszam, ciało jest nad lower engine'em. Mhm. No to Kuba przyszedł do elektryka drugi. Ale ja przyszedłem do swojej przemycony w ogóle. Ale Kuba był w storage'u, więc to nie mógł być on. Kurde, czemu to nie mógł być on zrobić? No to ja nie dochodziłem nawet do lowera. No ja słucham tego z przyjemnością. Potem storage electrical. Ja nie mam pewności. A, bo wy się rozstaliście przy wejściu do elektryka, czy jak? My się minęliśmy w storage'u. Ja poszedłem z... Od silców poszedłem do admina, a on wychodził chyba żeby się z admina, bić. W sensie no, jakby wchodził tak. Do storage'a od kierunku admina i szedł w lewo do elektrykala prawdopodobnie. W sensie jakby ja tego widziałem w storage'u go, więc i szedł w tym kierunku korytarza do elektrykala i do lower engine. Jednocześnie no, to mogłeś w sumie zabić i przyjść do elektrykala. Ale ja czy Adam? No ty Kuba. Ale ja szedłem ze silców do admina zrobić upload i dopiero potem poszedłem do elektrykala do ciebie. No, przez storage. Więc... I mogłeś pójść na lower engine, zabić i wrócić się na elektryka. Na tego, mogłem, prokuratora, co? Tak, to prawda. Na kogo zagłosowałeś, Adam? Na ciebie. On by tak załatwił, że alimenty będą ty, tobie płacone. Na ciebie. Może jestem głupi, ale zaufałem na to. To pewnie był Adam, no bo miałem się z nim, potem tego nie widziałem w elektrykalu, więc prawdopodobnie był w tym numerze, ale nie wiem. Mam nadzieję, Kuba, że nie grasz do końca. O, nice. Dobrze. Nice. Wow. No to już. Drożdżu. No wiem to ja, no co ci mam mówić, no. Kurwa. Trzeci raz z rzędu oprócz gości, która była między. Dobrze, zaufałem. To za gość. Ale też bym był podejrzany, kurde. Tylko ty mnie za bardzo naciskałeś. Słuchajcie, drożdżu, gość ja, się router spalił, słyszycie? Tak, no to wiem. Router się spalił, what the fuck? Ale ma zapasowy, więc... Mam zapasowy, że go podłączyłem. No bo gościa jest sieciowcem, no to musi mieć zapasowy router. No to tak, jest człowiek z IT, czajcie. Spalił się router, nie ma problemu. Ja gości zalecam. Lizu, robiliśmy taką zabawę... O newsy generowałem, że czytałem newsy z internetu i newsy wygenerowane przez chat GPT i decydowaliśmy, co jest czym. Kto macie reprezentować? No ty, jakbyś mógł. Jakbym się kiedyś rozwodził, na razie nic pilnego, ale... Miły gry. Kurczę, dogadamy się. To fajna zabawa była z tym chat GPT. No to na zasadzie, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to maszyna, czy to człowiek.
I nie wszystkie zgadliśmy, absolutnie. Znaczy zgadliście, jako czat oczywiście. Dobra, zrobi ten reaktor ktoś, czy olewamy to? No 10 sekund, ja już tam nie dojdę, no ej. Ludzie. Ty no przegramy to. O nie, że Gigi, wiedziałem, że to jest Adam. Brawo, kurwa. Czemu byłem w tym reaktorze? Sprytnie czekał w medbayu, aż przejdę korytarzem, idąc do reaktora i mnie tam zakurwił, żebym nie zdążył go naprawić. Nice. Wow. Fany. Nice. No, Adam. Wow. No, ale łatwo, ale nie? Adam. To, co? Adam, pobiłeś rekord dzisiejszy. No. Tak? No. W pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie wygrać. Pierwsze 30 sekund chyba. Elegancko. No. No, że nie ma achievementa jakiegoś za to. A ja trochę zapomniałem, czy nie? Nie, to, nie, zapomniałem, że nas jest mało i nie za bardzo można sobie pozwolić. Dobra, idźcie no, do tego. Gosia też tam nie dokładnie, dokładnie. Ale w ogóle jakoś tak strasznie mało czasu jest na ten tak, to reaktor. No. Miłej gry, kochani. O, bardzo dużo w elektrykalu. To zrobimy tak. Najpierw sobie admina zrobimy kartę. Cyk. Okej. Okay. I do elektrykala, tam spędzimy dużo czasu. Jeszcze później będzie upper i lower engine pewnie. Okej. Okay. No. Dobra. Wrócimy do admina. Ja wrócę sobie, zrobię to O2 w adminie, żeby już nie krzyczeli, że... A które zostało? A nie. A, dobra. O, elegancko. Gosiu idzie ze mną, co? Idziesz mi widzieć, co? Przyznaj się. Korena. Unbelievable, kurde. Gosiula. Dobrze, ale dobrze to zrobiła, bo tak, puściła na O2 i te resztki, co zostały, jak ja do mnie doszedłem, no to mogła pozabijać, nie? Szybkie lokalizacje poproszę. Ja wchodzę teraz do elektrykala. Ja jestem w tym momencie... No, to jest op. Ja jestem w medbayu. Ja w reaktorze. A ja idę, wychodzę ze storage'a w kierunku elektrykala. W sensie dopiero wyszedłem jakby ze storage'a w tym korytarzu. A do elektrykala jeszcze raz wchodzisz w drożdżu ty? Tak, ja wchodzę do elektrykala i potwierdzam, że Kuba ma mniej więcej tą pozycję, bo widziałem, że robił upload, czy tam download w admin. Tak, najpierw. Mhm. Dobra, a Adam to mówi, że jesteś w medbayu. Tak, z admina wychodziłem i wy byliście we trójkę. Kałko jest w elektrykalu przy wencie. No to Adam. Był różny elektrykal. No Adam a, albo Gosia. Ale czy my, ale Adam mówi, że on był w adminie przed chwilą wcześniej, przed medbayem. Ja go tam nie widziałem. A ja wracam, że robię zadanie. Na te Adam był w adminie. Ja zrobiłem tak? Tlen okay. W adminie, zrobiłem kartę, wychodziłem i tam Adama. Był drożdżu, kolega i Kuba był. Mhm. Tak. No to Gosia jest jedyną osobą. Ja w reaktorze robiłam zadanko na 5 tych takich okay. Podrząd. Ja powiem tak, że z mojego równania wychodzi Gosia albo Adam. Adama w tej rundzie mijałem 2 razy, Gosi wcale, dlatego zagłosuję na Gosię. To jest całkiem dobry argument, bo zaraz tak jak ty widziałem wszystkich, oprócz Gosi. Tym bardziej, że jest event, więc mogła do sekundy wskoczyć. A jak nie, to Adam. Na mnie zagłosowała. No, a jak nie, to drożdżu. Nie. Nie, no takie, że dalej się nie bawimy. Prawda? No, trudno jest się gra na tyle osób. Ale prosto. Druga runda i Gosia od razu ten umarła jako wcześniej routery wyjebał, a teraz my ją wywaliliśmy. No, ale tak jak mówię, jest hardkorowo trochę. Jest ciężko, no. No, niestety. Tylko najlepsi mogą wygrać takie rundy. Najwięksi strategzy. I teraz ja będę impostorem, dobrze, podawajcie. Poczekajcie chwilę, bo zmieniam strój. Wojtku, gramy, bo jesteś zmutowany. Czy nie gramy? Mogę. Co ty na to? Gramy, no, gramy jeszcze. Jeszcze ze 2 zagramy i będziemy iść spać, co? Tak. Miłej gry, nie,
Nie mam hełmu swojego. Oczywiście. Mam zjebaną opaskę. Ciekawe, czy raz nam się trafi. Niesamowite. No widzicie, kurde, te krzaczory, precz. Dobra. Szczilcy jeszcze. Trzymaj się, Lizdu. Niedługo test ósmoklasisty, przepraszam. Nie mogłem nawet przeczytać. Chyba ja też powinienem ten test przejść. Trzeba się przestawić na wstawanie rano. No pewnie, że tak. Oczywiście. Tam ktoś szedł. Niestety nie widziałem kto, ale za mną na pewno ktoś był. Okej. Okay. Medbay Electrical. Oxygen. No to zrobimy. Proszę bardzo. 0, 7, 4, 4, 7. Okej. Okay. Załatwione. Kuba Adam. Mhm. Ja idę do teraz Medbaya. Proszę państwa. God damn it. Dobry zawodnik. Dobry zawodnik, no cholera. Take a break, czyli możemy wyjść, dobra? To pójdziemy sobie do elektrykala. No tu jest ten plus, że faktycznie... Dokładnie, kurde. Że faktycznie możemy zrobić sobie zadanka i przez ścianę przelecieć. Kurde, upload zrobiłem, ale macie szczęście, że to dopiero... Lizu, tak, Gartic za tydzień bardzo możliwe, że będzie. Duszka już w pokoju. Niech się chłopak nabawi. Biegł ze mną... Kto teraz ze mną biegł? Adam, ty? Tak, no nie chciałem tego mówić jeszcze, ale dobra. Zagrałem do Gartica za tydzień, także zapraszam. Otwarte karty. O. Gdzie było ciało? A to wiecie, gdzie byliście? Dobrze. Gdzie było ciało? Ja byłem... Nie no, ja w tym momencie byłem na paliwku. Wcześniej byłem w navigation. Gdzie byłeś na paliwku? Bo ja byłem na lower engine. No, byłeś dopiero, na paliwku. Dopiero ja tankowałem. Dobra. Okej, okay, bo ja już wracałem. Czyli chyba jesteś teraz gdzie w tym momencie? W storage'u dokładnie, zbieram paliwo tam przy kanistrze. I biegłeś ze strony upper engine? Nie. Czemu z upper engine? Nie mówiłem on tego. Robił navigation. Ja szłam z lower engine to z powrotem do paliwku. A, pomieszałem was, przepraszam. Okay. Ja zacząłem, najpierw poszedłem do admina, tam już Wojtek to biło O2. Więc go tam zostawiłem i poszedłem robić drugie, ale tego już to się zrobił wcześniej. Więc do przy okazji skoczyłem do navigation, tam zrobiłem rakietkę i poszedłem do storage'a, dołem przez silcy na lat paliwko. I teraz był alarm. Więc ostatni raz widziałem Wojtka. Mamy wyłączonego shapeshiftera, czy nie mamy? Nie. Mamy. 50% szans. A ty drogę mówisz, że przyszedłeś? Ja nie powiedziałem nigdzie, gdzie jest. To może być shapeshifter. Nie powiem, dopóki ciała nie powiesz, gdzie jest. Okej. Znaczy kolega nie wie, bo to Adam zgłosił. Nie, ja zgłosiłem. Ale nie, Adam zgłosił, ale oboje byli w tym samym miejscu. Okej. To powiem, no Drożdżu, jak nie chcesz mówić, no to siebie tylko teraz jakby wiesz, obciążasz. Nie wiem, wiesz, powiedziałem, że robiłem download. W ciało w medbayu, przed medbayem. A ja jestem w adminie. No ja z paliwkiem wracam, a wcześniej byłam w adminie. A skąd się tam wziąłeś, Drożdżu, w adminie? Gdzie byłeś wcześniej? Jak ty robiłeś bodajże w komunikacji upload, to wybuch ten, w sensie O2, nie? Było do naprawy. No i ty w zasadzie po tym swoim uploadzie pobiegłeś przez storage do admina, a ja poszedłem przez silcy do O2. I ja na O2 wpisałem kodzik. Adam, musimy kogoś wyjebać. I z powrotem było, pobiegłem ponownie do komunikacji, bo tam miałem download. I z downloadu zrobiłem... Okej. Okay. To ci wydaje? Że Drożdżu może nie być, bo był sam i mógł nie wyłączyć tego tlenu. Gosia Kupsa? A zrobił to bardzo szybko. Więc ja bym Kubę zagłosował, może. Ale jak zagłosujemy się, to przegramy. Ale chwila, Kuba podał totalnie w przeciwnym sensie, jak najdalszą. Nikt nie zagłosował, może nie. Ale jak najdalsze? Ja powiedziałem, że przecież jestem w storage'u, Sebastian. To czemu mówisz, że najdalsze? No, najdalsze miejsce od trupa, powiedziałeś. No, storage. A skąd ja miałem wiedzieć, gdzie jest trup, skoro nawet... Powiedziałeś, że communication.
I wcześniej z Navigation biegłeś. No Kuba. Jezu, no nie słuchasz mnie w ogóle, Sebastian. I potem padają takie ostrzeżenia. Może tak być, masz rację, tak może być. Dobra. Dobrze, to nie wiem. No. Czyli to był shapeshifter, kurde. Bo przecież Kuba była przebrana za... No właśnie, patrzcie, kurde, za Kubę, cyk. Dobrze. Reaktor się pali. O, naprawili szybko, to tam ktoś był blisko. Dobra. Fokus. Jednak się wycofuje. No ciekawe. Ciekawe, czy... No właśnie, musi się chyba odjajkować, no. Niebezpiecznie. Ha. Ciekawe. Nikt nie zginął. No co, chcesz mnie wyjebać, Sebastian, bo nie słuchasz. Jezu, plot twist, nie, co? Nie chcę cię wyjebać. Wydaje mi się, że... A ja bym Kubę wyjebał. Czemu? No bo... Tak, zasady. Tak, trochę tak. Tylko to wyjątkowo wow. Chyba ja myślę, że drożdże może być wtedy i przegramy, jak zagłosujemy. A czemu uważasz, że to drożdże, Gosia? W sensie dlatego, że od razu powiedział, że Kuba i że wywalmy go i to byłoby dla niego na korzyść. Bo ja pomyślałem, że to możesz być ty, bo znaczy, byłaś jedyną osobą... Jedyną... Okej, okay, a nie pytam o to. Byłaś jedyną osobą, której nie widziałem w reaktorze. No bo robiłam nawigację, byłam na drugim końcu. Byliśmy tam wszyscy poza tobą. No bo spodziewałam, że ktoś inny pójdzie. No, no to byście wszyscy, a to, no to, ten, to kogo też miałam nic. Zabić, co miałam zrobić? No nic, no. To też nie jest żaden dowód, Sebastian, mm-hmm. Tak? Ty też nie często, raczej nie byłeś w okolicy reaktora, czy coś. No, zrobiłam tam kabelki, teraz rakietkę jeszcze robiłam i mi przerwałeś. Mm-hmm. Nie bronię gości, ale to nie jest oskarżenie według mnie. A jak zagłosujemy źle, to przegracie. Nie, ale ja drożdżę. No. Przegramy. Nie wyrzucajmy drożdża, dlatego że... Tak, bo to jeszcze jedna osoba, no nie? Możemy skipnąć, no bo w sumie nic się nie stało. Ja powiedziałem bardziej w żartach, żeby wyrzucić Kubę dla zasady. Tak. Tylko takie i... żarty, drożdżu, no tak, takie żarty, to... wiecie, jak... to... No. No tak. To Gosia ich nie rozumie i Gosia na mnie głosuje potem. Tak. Stawcie drożdża. W ale czy to... Czy, dobra, to Adam powiem tak. Mnie oczyścił. Jak już tak gadamy, to nie jest sus trochę, że ty, Gosia, tak podchwyciłaś ten temat? Bo przez jak dzisiaj, przez ma... cały dzisiejszy o... dzień żartujemy, że wyrzucimy Kubę. Albo że Kuba pierdoli. I wyrzucacie mnie przez tak. A no teraz, Gosia, trochę szukałaś powodu i mówisz, o, to wywalmy drożdża, to na pewno drożdża. No nie wiem, no co mam powiedzieć, to nie ja. Ja byłam teraz w nawigacji i teraz to, co ty mówisz, to są domysły, bo z wami nie byłam. Dobrze, no to ja zagłosuję za domysłem, jakby co, i głosuję na ciebie. A ktoś jest w stanie oczyścić jak Gosię? Zareagowałaś na to. Nie, bo Gosia była sama, tak jak powiedziałem wcześniej. Znaczy, tak ogólnie, nie mówię, że o tej rundzie, tylko tak ogólnie. Miałam, dlaczego miałam nie być sama, no? Robiłam zadanie nawigacji. No, spoko. Dla mnie to jak zareagowałaś na jest kałat, kałdechat. Wolę występować, bo już jest wow. Nas niewielu. No a jak się zagłosujemy, no, ciekawe. Ale Gosia jest dobra, fajnie odbija to. Taką tarczę, no nie wybroniła się, ale fajnie próbowała, no. Fajnie. Jak to nie byłaś, to sorry. I to była nice. Ona. Nice. O proszę. Nice. No. Dla mnie było sus, że tam jak było to poprzednie głosowanie, to Gosia, szybko głosujmy na kogoś, musimy kogoś wyrzucić. Tak, a potem nie, rzuciła się na ciebie, jak powiedziałeś dla Beki, że wyrzućmy Kubę. Mhm. Nie mówiłam, że trzeba jakoś wyrzucić, mówiłam, że właśnie przegramy. Nie, aha, no co, ale faktem coś takiego mówię. No przegramy. Okej. Okay. Kuba, widzisz, nie wyrzuciłem cię. Brawo. Sebastian, wiesz co, ja jesteśmy tak jakby przyjaciółmi. Nie wyrzucisz. Wiesz? Ja jakby już każdej się spodziewam, że ja będę oskarżony zawsze, wiesz? Także ja już no, tutaj się biedny jesteś. Dzisiaj jesteś biedny, na prośbę no. Będę się odzywał miłej po prostu. Gry. Żeby... Właśnie wiele osób cię dzisiaj skrzywdziło, Kuba. Ja a jestem strasznie. Dzisiaj... To ja większość wyjebałem. Non stop. Wiem, bo żartuję teraz. A drożdżu stoi na tym, kurde. A! Reaktor włączył, stojąc na tym.
Tak dziwnie stał, nie? Tak jakby faktycznie czekał na ten moment, a teraz mnie jakby goni. Kurde. Okej, włączyli, dobra. To ja sobie zrobię tutaj zadanko. Ale ten drożdżu bardzo podejrzane to było. Bardzo podejrzane. Kuba też stoi przy tym długo, ale to akurat rozumiem. To jest trudne zadanie, ten Simon Says. To jest tak wkurzające. O, ciekawe. O nie. Akcja przy reaktorze, ktoś na moich oczach biegnący z lower engine'a. Ktoś przemienił się w Adama. Co? No. Ale to się nie dzieje tak, w sensie jajko widziałeś? Widziałem tą animację tego puf. Okej. Okay. Aha. Ale tylko to jest takie jajko. No najpierw jest jajko, ale później końcu, jest takie puf. Jak wracasz, czy nie? Czy to... Tak jak mówię, to powiedz, że jest karcia z... Poczekajcie, jak widziałeś? Ja byłem, robiłem Simon Says w reaktorze, zostałem tam jeszcze. Potwierdzam. Okay, też to widziałem. Też widziałem, ale się zastanawiałam, czy to nie jest SUS może. Znaczy SOS. Po prostu to długo trwa niestety. Kuba, dobry duch, dla mnie są w porządku. Ja jeszcze tylko dopowiem, ja mogę dopowiedzieć jedną rzecz. Zadania. Bo jest jedna rzecz, która wydała mi się podejrzana, to znaczy jak poszedłem do Shieldsów zrobić zadanko i drożdżu szedł za mną, to jakby stanął na wencie tak, w Shieldsach. Stałem obok ciebie, nie robiłem taska, tylko stałem. No. W tym momencie, kiedy stałeś, nagle się włączył reaktor. Poszedł alarm? Okej. Okay. No ale stałem tam jakby cały czas, nie? To nie jest tak, że przybiegłem, stanąłem, pobiegłem. Tylko przybiegłeś, stałeś, jak ja robiłem zadanie, to stałeś, tam stałeś, włączył się reaktor i zacząłeś się ruszać. A nie dostrzegłeś, że cały czas biegam z tobą? No, dopiero w Shieldsach dobiegłeś do mnie, znaczy... Wojtek, zrobiliśmy razem chyba. U góry z kafeterii, zrobiliśmy śmieci. Później poszedłeś na dolne śmieci i też poszedłem z tobą na dolne śmieci, bo też to miałem. I poszedłem z tobą na Shieldsy, ale Shieldsów już nie miałem. Po prostu się trzymałem z tobą, a nie robiłem, nie miałem żadnego zadania w Shieldsach, ale miałem śmieci, które ty miałeś. Okej, dlatego mówię. Było to podejrzane, że stoisz i nagle się włącza i zaczynasz się ruszać. Mógłbym cię tam zabić? Jeżeli, tak, teoretycznie tak. Jeżeli nie miałem zwidów z tym pufem, to nie jest dobry duch, Kuba, nie jest Adam, więc to będzie albo Gosia, albo Drożdżu. A raczej mi się nie przywidziało. Mhm. Ja z dobrym duchem byłem w Shieldsach sam na sam. Ja potwierdzam, no. Mogłem zabić, duch mógł mnie zabić. No, to co? Wybrałem Drożdża, bo bardziej się go boję. A Gosia co powie? A czy musimy kogoś wyrzucać, mimo że nawet killa nie było? Ja szedłem do kafeterii zrobić zadanie i wtedy został wciśnięty przycisk. No dobra, ja biegłem chyba z kimś jeszcze. Mijałeś mnie i biegł z nami też. Tak, ja poszedłem do Medbaya, bo tam miałem te fiolki. A dać głosy. Okej. Okay. Adam sam na siebie zagłosował pewnie. Tak jest, tak było. A byłbyś zły, gdybyś na przykład ten głos zaważył na twoim być albo nie być. Otworzy się, czy się nie otworzy? No ludzie. No halo. Ja muszę do elektrykala. Właśnie, teraz klimatyczna muzyczka. Właśnie trochę liczyłem na to, że ona taka będzie. Cały czas, ale czasem jakieś randomowe utwory się trafiają, także... Różnie to bywa. Shieldsy i co jeszcze? Nawigacja. No dobra, to przynajmniej po drodze. Dobry kolega.
Miły kolega, słucham. No. Miły kolega. Ty szedłeś z lower engine'a do upper engine'a. Tak, jestem przed medbayem. A na wejściu do lower engine'a leży ciało. No ja tego ciała tam nie widziałem, więc to troszeczkę potwierdza to, o czym powiedziałem w zeszłej rundzie. Że? Że ciebie podejrzewam, no jeżeli mówisz, że ty tam przychodziłeś i znalazłeś to ciało, ja tam byłem wcześniej i ciała nie było, no to dlatego mówię, że cię podejrzewam. No w każdym razie wiecie, gdzie jest ciało. Ja byłem na kamerkach, w sensie po zrobieniu karty. Poszedłem na medbay tam kliknąć te fiolki i na kamerkach szedł z lower engine'a do upper engine'a. Miły kolega, no ale... Równie dobrze... Równie dobrze mógł ktoś po prostu pójść w prawo, nie? W sensie to zginął tutaj? W sensie, które ciało znalazłeś? Kuba. No to równie dobrze Kuba mógł być za mną, ty za nim, mogłeś zajebać Kubę i teraz zgłaszasz Kubę, nie? No albo ktoś jeszcze pobiegł w prawo, czy ktoś był w okolicach elektryka, storage'a? Ja byłem w elektrykalu, zrobiłem kilka zadań, poszedłem od razu do storage, bo mam jeszcze shieldsy i nawigację i to będzie koniec. Ja nadal uważam, że Adam i Dobry Duch są czyści. Podejrzenia mam dalej, drużę do ciebie i do gościa. Ale wiesz co, wnioskujesz to po rundzie, w której nie padł żaden kill. Tak, po tym, że ktoś się kurwa zamienił w inną postać. Kto teraz wchodził do nawigacji, słuchajcie, przed chwilą? Ja szczerze powiedziawszy, kolega, byłem tam z tobą i nie widziałem żadnej przemiany i nikt inny nie widział żadnej przemiany, tylko ty. A to powiedz mi, jak shapeshifter, jak zmieniasz się ty, to tego nie widzisz? Ja nie wiem. Ja nie korzystałem nigdy z shapeshiftera. Czyli to był pierwszy raz, rozumiem. Stąd może twoje zmieszanie. Dobra, kochani. Głosujcie. No. Jak mnie wyjebiecie, nie pogniewam się, tylko zdrowy może być wam ciężko. To naprawdę nie. Ja też chyba zagłosuję na drożdżo. Zobaczymy. No. A kolega chyba jest bezpieczny. Ja nie wiem, jakiego ty tam widziałeś shapeshiftera, tobie się gdzieś w oczach coś pomieszało, bo... No to mówisz? Nie, no naprawdę. Nie. Nie było puf? Nie było żadnego puf. Wow. Ale cieszę się, że udało się zresztą wyeliminować w takim razie. Z jakiś, nie wiem, okulary nosisz czy nie? No. To zacznij. Zajebiste. To no dawaj. Bo kliknąłem, a kogoś nie ma. Tak, ja dopiero do. Zdążył, dobrze. Ale jak to jest, że się anulowało ten... Ej, bardzo odliczenie. Mi się podobają dzisiejsze gierki, bo są tak zróżnicowane. Bardzo różne, nie? Tak właśnie ciekawie jest. Zupełnie no, ale to niż bym się spodziewał. Świetnie się bawię dzisiaj. I nie wiem, nie rozumiem, dlaczego oczyściłeś ileś tam osób, no. Skoro tam byliśmy wszyscy. Dlatego, Adam, że Adam byłem przekonany, bo byłem przekonany o tej teorii spów. Dlatego, to był błąd z mojej strony. Także sorry. A. No, gramy. Oczywiście. Ja klasycznie, wiadomo, trzeba popracować. Niesamowite. Tyle gier już zagraliśmy, a że one są jeszcze krótkie, więc ich jest jakby fizycznie więcej, nie? Niż normalny wieczór, że tak powiem. Ani razu nie byłem. Ani razu. O2 i admin, elektryka. No nie ładnie by się ułożyły. A, jeszcze te... Dobra, to pójdziemy od razu wyrzucić kolejne tam na dół. Okej. No i co? Gosia, no robi kabelki ewidentnie. Kupson aplauduje. Czy tak, Gosia i Kupson raczej czyści. Gosia zrobi? Dobra. Może pójdę górę zrobić. O!
Where? Gdzie to ja się wydarzyło? Z Kubą dobrym duchem. Dobra, kolega, ty jesteś gdzie? W adminie z duszkiem. Tak. A skąd przybiegłeś? Z kafeterii. No dobrze, a wy dalej, wcześniej? Upper Engine. A my się nie mijaliśmy, Drożdżu? Ja jestem obecnie w adminie. Report. Ja też byłam w adminie, widziałam Kubę, dobrego ducha. Ale niech ta cokolwiek powiedzieć, bo jeszcze... Zadałem pytanie na Kubę. Powiedziałem ci, gdzie jestem, w adminie. No, Gosia przekrzyczała. A, i Gosia też jest w adminie. Czyli wszyscy jesteście w adminie? Tak. No tak, gdzie się ciałko nam zebrali. Ciałko jest w elektryku, mijałem idąc z upper engine'a do lower engine'a kolegę. Tak, i jak się mijaliśmy, to zrobił takie dziwne ruchy łyby-dy, lewo-prawo, znaczy góra-dół. Żeby... Wow. Doskonały opis. Drożdżu, czy ty się mścił za puf? Tylko powiedz szczerze. Nie, to nie było celowe. Namierzanie. No, w każdym razie zrobił takie ruchy typowe dla impostora, który przed chwilą kogoś zabił i w to miejsce idzie crewmate. Więc nie oskarżam, ale tylko mówię, że taki ruch wykonał impostorski. Zajebiste. A Gosia, powiedz Zajebiste. Mi, bo ja mam podejrzenie, że był shapeshifter prawdopodobnie, ale może to jest mylne. Czy ty robiłaś upload w adminie na początku i potem z niego wyszłaś i weszłaś jeszcze raz, czy nie? Tak, weszłam na dół do storage, później weszłam z powrotem do adminu, żeby tam mogę robić. I teraz, teraz podeszłam do ciebie, Kuba, żeby tam zrobić... No, to się zgadza. Nie wiesz, co, bo pomyślałem, bo najpierw ja wszedłem do admina i zacząłem tam, zrobiłem upload i tam był, tam była Gosia. Następnie wyszedłem z tego admina, wróciłem i tam był dobry duch w tym samym miejscu i dopiero wtedy doszło do Gosia, więc myślałem, że dobry duch podmienił się w Gosie. No dobra, a Wojtek, a teraz jak byłeś w adminie, to gdzie byłeś wcześniej? Zanim się kochany, Boże, już teraz mi wyleciało wszystko, ale generalnie nie pamiętasz. Wiem, krzaczory, wiesz, robiłem w kafeterii, znaczy w O2 spuściłem ten na dół i w storage'u spuściłem na dół i poszedłem do admina zrobić upload bodajże, albo download, już nie pamiętam. Jeszcze mam electrical, jeszcze mam reaktor do zrobienia. I ciałko jest drożdżu electrical. Tak. To tam jeszcze mnie nie było, bo mam... Dziwne, że się w ogóle nie bronisz, miły kolega, że gdzieś tam podsunąłem nie, ja propozycję ciebie. No bo powiedziałem swoją ścieżkę, jakby w ogóle by nie było w electricalu. Ja mam takie podejrzenia, że w sensie myślałem o tobie, teraz Wojtek powiedział, że trochę był przy storage'u, więc nie wiem, więc chyba zrobię skipa. Nie, jakby byłem z Wojtkiem teraz, wcześniej mnie mijałeś w zupełnie innym... No tylko Drożdżu mówi, że widział cię, jak... W sensie mijał cię w kierunku trupa. Na No, a niżej było ciało, tak? Czy no, nie, ale to było z dupy. W sensie udało się Drożdżowi, ale to było z dupy. Nice. Bo to był stary, kill. Bardzo stary kill. Okej, w sensie z początku rundy w ogóle. Znowu tak bardziej randomowo wygrana. Trochę jak poprzednia gra. No tak, no co wiecie. To tak, no dobra, słuchajcie, ja idę. Ja też. Ostatnią szybciutką. Dobra, ostatnią. Szybciutka ostatnia, idziemy spać. Będziesz impostorką, no właśnie. Zobaczymy. I mnie wrócicie teraz. Robimy kola, tak? Instant kola. Ja nie mogę, po prostu cały wieczór, ani razu impostor, ani razu. Kurde, co za akcja. A tu będą kabelki nieszczęsne, oczywiście. You're not really fine. Dzień dobry, przyszedłem naprawić kabelki. Słyszałem, że się coś tu porozczepiało. Robię co mogę, no panie szefie. Ale dobrze, jeszcze tylko jedne te kabelki, więc będziemy mieli zaraz głowy. O2 empty shootę. Oczywiście, pyk. Na górze kafeteria to jeszcze pykniem. Aha, to było do użycia, dobra. Tak. Już ostatnie.
Aha. Aha. Admin, dobra. Admin na dole jeszcze shoot. Chyba może nie być Gosia jednak. Nie, Gosia nie jest. Gosia nie jest. No i co? Powiecie, gdzie byliście? Oczywiście, ja jestem w tej chwili w adminie, w kafeterii przed chwilką robiłem ostatnie kabelki nieszczęsne. Potwierdzam. Teraz w adminie będę robił upload. Zostały mi te krzaczory w storage'u do wyrzucenia, elektrykal jakiś i reaktor, chyba ten cyferki po kolei. Detektywie Jakubie? Już mówię, w tym momencie jestem w Lower Engine. Detektyw Jakub! W Lower Engine jesteś, tak? Dokładnie tak. Podejrzane. A ty, Adam? Czemu? No bo ty zawsze jesteś, Kuba, podejrzany z tego, co się zorientowałem tutaj. Nie, no dokładnie. Znaczy, no, dobra, to ja to... Jesteś już, Adam, jesteś już lepszym detektywem niż Kuba. Adaś, zdradzisz, gdzie jesteś? Mogę zdradzić, że jestem teraz w adminie. Okej. Okay. I wiem, wcześniej Wojtka w nawigacji minąłem. Jego zostawiłem trochę i... Ja nie wiem, czy Dobry Duch chyba nie doszedł do admina jeszcze. Mówił, że idzie. Słuchajcie, ja szedłem z paliwka z upper engine do lower engine i do elektrykala. Ciałko jest w górnym elektrykalu. Ale ja ciebie, Kuba, w lower engine teraz nie widziałem, jak szedłem do elektrykala. Już ci mówię, czemu mnie nie widziałeś. Bo ja byłem w wencie, bo nie masz okularów. Nie. Jezu, powiem wam całą ścieżkę. I Duch potwierdził na początku, że byłem w navigation na początku rundy. Jak skończyłem navigation... Czy wiesz, Duch też potwierdzi, że byłem na początku rundy w kafeterii, nie? Potwierdzam, oczywiście. Robiłem oczywiście, kierowanie tego celu w navigation, potem poszedłem do communication, potem poszedłem... ojejku... A, już wiem, do upper engine najpierw tak nakierować. Macie jakiś pomysł? Coś tego? Ktoś jest podejrzany według was? Czy tak, no, nie bardzo? Dla mnie ta akcja, w sensie, mam jedyny mój strzał, to jest, w sensie, odległość tutaj, to jest Kubson, nie? W sensie, przez to, że biegłem upper engine, lower engine, electrical i Kuba powiedział teraz, że jest lower engine, ja go w lower engine nie widziałem. Ciało jest w górnym elektryku. Mhm. Więc z tego, co mówicie, jest jedyną osobą, która jest, była blisko. Okej. Okay. No może... Chyba nie bronisz się. Wyrzucić Kubę, to zawsze śmieszne. Kuba, nie przedłużaj. Skipujemy. Ty też. Się obraził. No. No fuck, myślałem, że wszyscy skipują. Co? Upsi. To już koniec. Czy można? Czyżby? Nie! O kurde! Przepraszam cię, nie rób rage quita. Zostań z nami jeszcze. Zrób zadanka chociaż. No. Wow, no ciekawie, a taki pewny był, taki był pewny. Wytypował, no i wszyscy zagłosowali zgodnie z typem, no. Ciekawe. O! A! A! Drożdżu! Kurde! To był miły kolega, który był drożdżem. No. Dobrze. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że schodziłem sobie zrzucić te krzaczory, nie? Mhm. No i sobie schodzę i tam fajnie widzę miłego kolegę, ale nagle pojawia się jajko. I nagle z tego jajka wychodzi drożdżu. O ty śmieciu. No taka prawda. Ja mówię, jak jest. Także, miły kolego, no bardzo przykra sprawa, ale no to ty, no. Aha, okej. Okay. Bronisz się, czy się nie broni? No to nie jestem ja. W sensie, nie wiem, o jakim storage'u Wojtek mówi. Byłem teraz w adminie i kogo nie goniłem. Tak jakby, wiesz. A nie byłeś w adminie. Dobry Duch był w adminie. No to Dobry Duch się obraził. Czy najpierw adminie? Byłem w adminie, a później poszedłem do storage'a wyrzucić te krzaczory. Cześć, Kuba. Bo mi się tłumaczyłem, kuźwa.
Sorki, co? Kurwa. Padły mu słuchawki. Jak się tłumaczyłem, to mi padły słuchawki dokładnie. Bo to było tak podejrzane, że ty milczałeś, Kuba, przepraszam. No ale to też jest element gry, słuchajcie. Przecież. To jest też element gry. Widzisz. Przepraszam najmocniej. Wojtek, no dobra, ja głosuję na Wojtka, to jest bullshit. Okej. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Tak? Wasza to decyzja jest, oczywiście. To jest słowo przeciwko słowu. To jest albo kolega, albo drożdżu, który się zamieniał w kolegę. Czy to też jest on się zamienił w drożdża, moim zdaniem. W sensie, że to był pierwszy, jakby zamieniał się... Było, ewidentnie było puf. Było puf i był drożdżu po tym puf, na pewno. Na kogo zagłosowałeś, Adam? Na kolegę. Kurwa, Adam, serio? Wow. No. Nie wiesz, kiedy twój ulubiony streamer kłamie, który nie umie kłamać? Nie wiem właśnie, który bo mówi, on nie wie, który jest jego ulubiony, wiesz? Nie widziałem nie wie, jego streama, więc nie wiem, jak on... To Kuba, odpal sobie teraz w takim razie. A jakoś jeszcze chcecie mnie przekonać na swoją stronę? Słuchaj, ja, no, nie wiem. No. Twoja decyzja, no, ale jakiś kolega wrzucimy, to jesteśmy zwycięzcami. Wojtek jest miły. Właśnie, Wojtek jest miły, a kolega jest tylko kolega niemiły w tym no, momentu. No właśnie, usunął sobie miłego i jakby... No. Kurwa, ale ktoś na tego Wojtka zagłosował, cieszę tak się, jest. Że chociaż, no, że chociaż komuś wiem, się udało to sprzedać. Tak naprawdę, no. Pięknie. Nice. Nie bardzo nic. Ładne gry. Bardziej bardzo cisne ładne grubu, gry. Wiadomo. Dobra. Dobry wieczór. Ja spadam. Dobranoc. Dobranoc, Gosiu. Ej, serio, gierki były dzisiaj szalone. Mokrego jajeczka życzę. Ja tam wrzuciłem właśnie. Na tego. Ktoś jeszcze oprócz nas jest? Ja już się wylogowałem, absolutnie. Ja tylko kupuję sobie rzeczy. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że wrzuciłem na nasz Discord, na nasz Telegram te. Linka z najlepszą akcją Kuby. Doskonale! Doskonale! Detektyw Kuba! O kurde, mocny content. Ja się nie zdziwię, jak powstanie piosenka o detektywie Kuba, bo to chyba będzie legendarna postać jednak. Wiecie? No to piszemy coś na tak następnym czuję. Streamie. Następna dokładnie. Sobota piszemy piosenkę. Miły kolega zna gościa, który robi bity. To prawda. Tam, za 500, tam, czy, za 500 czy, złotych. Za 500 czy bajty, złotych. Nie wiem. Za 500 złotych? No. 500 ale to jest ten sam kolega, co tobie robi bity, Wojtek. Rozumiem, oczywiście. Tylko tobie robi za darmo pewnie. No. Ale może spokojnie, ten Breakmaster Zlander zrobi jakąś nutkę nową. Słuchajcie, idziemy, miśki, do kogo idziemy? Do kogo idziemy? Zobaczę, kto streamuje. Geralcik XKama widzę. Call of Duty streamuje. Nie wiem, czy może Team Raider zrobić. Mają 33 tysiące widzów. O nie, to przestań, to nawet nie zauważą, że coś się dzieje. Albo Kodemiko jest. Kodemiko. Jak nie zauważą, że dobry duch wszedł? Co ty gadasz? No proszę cię, proszę. Wojtek, bo ty musisz to rozważyć pod tym kątem, że wchodzisz, no. Robisz rajda no. I po prostu... I ludzie tak naprawdę idą do ciebie, a nie do niej. Reklama na 10 tysięcy osób. Okej, okay, dobrze. No, takie czyli wiesz, ile to się płaci za takie zasięgi? Do kogo idziemy? Do kogo idziemy? Na Kodemiko ja bym poszedł. Kodemiko? Czekaj, bo na Kodemiko. A weź znać kogoś, kto robi gwiazdę, świecę. Ale nie, no tak naprawdę to myślę, że na takich gówniaków alerty to się nie pokazują na takich dużych streamerów. Tak, no tak mi się wydaje, tak że jak przychodzisz tam z 5 widzami, to tam mają wyłączone, bo to aż wstyd, nie? Dobra, puścimy X-Pelus po prostu. Też chłopina gra w Among'a. Niech będzie. Light X-Pelus, cyk. I cyk, pójdziemy, ułapiecie się duszki. O, będzie to przyjemnie. Lubię być na rajdzie na Discordzie, bo tak to przeskoczy, a ty jeszcze Wojtek mówisz. Nie jestem tutaj. Do końca streama wtedy. Spokojnie. Coś mnie klikam, obija. Żegnam się, słyszymy się we wtorek na Fortnite. W czwartek pewnie Apex, kto wie, zobaczymy, dogadamy tylko, się. Tylko, że w czwartek będzie nowy sezon już, Wojteczku. A, to prawda, masz rację. I będzie nowy movement i tak dalej, to nie wiem, czy tego koda nie warto by było. No. Tak, nowe masz rację, to są? Trzeba oddać mu, tak, ale jak no, nowe bugi, nowe bugi, no. Dokładnie. Puszczam rajda. Zdążyłem? Zdążyłem, dobrze. Trzymajcie się, widzimy się we wtorek. Narka. Pa, dzięki.